przedstawi nam wieczór, a także chciałbym serdecznie powitać młodzież ze szkoły podstawowej w Kapturach, która zrobi gimnastyczną mistrzowską wyższość. Witamy Was bardzo serdecznie. Pozwolicie, że rozpoczniemy dzisiejsze występy. Bardzo proszę kolego Adamie o pierwszy. Masz mikrofon? Sonia, tutaj patrz. Dzień dobry Państwu. Wiersz proszę tytuł Drogi do wolności napisany w 2013 roku. Gdy minęły lata potęgi i chwały, przyszły lata upokorzeń, cierpień i niewoli. Polska została wykreślona z mapy Europy, zaborcy Rosja, Prusy i Austria triumfowali. Lecz patrioci polscy nie pogodzili się z utratą wolności i podejmowali próby w celu przywrócenia niepodległości. Powstanie Konstytucja 3 maja, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, krakowskie, wielkopolskie i styczniowe. Wszystkie powstańcze zrywy krwawo zostały stłumione. Pozostały cierpienia mówimy, zsyłki na Syberię albo kary krzywdy. Wszystko dlatego, że walczymy o wolność ojczyzny. I przyszły też lata, gdy myśl o wolności jakby porzucono, wiarę i nadzieję utracone. Lecz próbę walki podjęli jeszcze w 1905 roku rewolucjoniści, lecz zostali potępieni, bo to byli komuniści. Lecz kiedy wybuchła wojna i zaborcy sami za oczy się złapali, wiara powracała, nadzieja wzrastała. A kiedy dzwony zabiły w kościołach Warszawy i rozpoczęło się rozbrojanie niemieckich żołnierzy, wieś się szybko rozchodziła, że Warszawa jest wolna, że Polska wyzwalać się zaczyna. Dziękuję. Witam Was, koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym klasowym sejmiku. Problemem, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Młodsi koledzy, którzy nie znają jeszcze dobrze historii naszego kraju, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas, młodych, nudzą takie uroczystości i rocznice. Ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My, uczniowie klas starszych, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tą wykorzystali sąsiedzi Polski. Austria, Rosja i Prusy. Mocarstwa te porozumiały się i dokonały pierwszego rozbioru Polski. Miało to miejsce w 1772 roku. Polskę trzeba było ratować. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii
historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, a druga na świecie. Przedstawmy teraz krótko, o czym mówiła Konstytucja 3 maja. Jakie były jej najważniejsze postanowienia? Władzę państwową podzielono na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Tron królewski miał być dziedziczony. Ustawy sejmowe miały zapadać większością głosów. Zreformowano szkolnictwo. Przyznano szereg uprawnień mieszczanom. Konstytucja wzmacniała władzę w Polsce. 3 maja 1791 roku w Warszawie wszyscy ludzie czekali na decyzję Sejmu Wielkiego, który miał uchwalić konstytucję. Ten dzień był świętem dla Polaków. Wszyscy cieszyli się, śpiewali. Zaśpiewajmy i my. Mario, Mario, wszelko, świeć naszej polskiej krainie, puścimy Ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, 3 maj, u Polaków Bogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków Bogi raj. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy Świętem Wolności i Radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy gór i mur znać przejście. Wolność to królestwo dobrych słów, dobrych myśli to wiara w ludzi. Wolność to najjaśniejsza z gwiazd, którą słońca nadzieja. Aż po niebo kres, więc niebo ma pełne wichru i burz. A z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel.
przodkowie, walczący o wolną Polskę. To twórcy Konstytucji 3 maja, patrioci. A oto myśli i refleksje niektórych poetów i polityków dotyczące narodu. Naród żyje, dopóki język jego żyje. Karol Liebert. Paść może i naród wielki, zniszczyć może tylko liczebny. Stanisław Staszic. Póki w narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze, póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzecze, to ani łańcuch temu pęta szyję, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije i w noc dziejowej hańby nie zawlecze. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Służyć swojej ojczyźnie miło, choćby i o głodzie. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy w życzliwym słowie. Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy dławił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo wolności uderzył dzwon. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Dać, by ten naród boleśnie dręczony odtąd wiernie przy tobie mógł trwać. O matko ma, tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. W mej pamięci po lekcji języka polskiego utkwiła jakże piękna gawęda o miłości ziemi ojczystej naszej wybitnej poetki noblistki Wisławy Szymborskiej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię,
i żyć, ale nie można owocować. Opowiedz nam, nasza ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, o wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. Ojczyzno, matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Opowiedz nam, nasza ojczyzno, nam z XXI wieku, jak wielką wejdziemy przyszłość. A co oddamy historii? A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź z wiernych nam najwierniejsza i nas weź sobie do serca. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Myślę, że nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenia z historii naszego kraju, którą powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przyszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięty. Z całego serca chciałbym podziękować młodzieży z Kaptur, a tak naprawdę pani dyrektor, za przygotowanie. Jesteście wspaniali. Tak patrzymy tutaj w boku i rozmawiając z panem sekretarzem, jacy równi. Aż miło na was popatrzeć. Tak trzymajcie. Mam nadzieję, że jeszcze wiele takich występów z okazji nie setnej rocznicy, ale i następnych rocznic będziecie sobą reprezentować. Za to z całego serca, w imieniu wszystkich, własnym wam dziękuję. Jeszcze raz duże brawa dla was. A na ręce, które pan przewodniczący, tego słodkości przekażę, żebyście, jak to mówią, zawsze na słodko żyli, za dużo nie konsumowali, ponieważ te słodkości nie są takie bardzo dobre dla ząbków, ale mam nadzieję, że będą wam smakować. Dziękujemy bardzo. Dwie minuty przerwy i rozpoczynamy obrad. Polską drogę do wolności zaprezentowała klasa siódma, a przygotowała pani nauczycielka historii w klasie siódmej, pani Iwona Grzywacz. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo dzieciom. Możecie zejść, autobus będzie 10:30. Serdecznie koleżanki i kolegów radnych chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości. Są to pani Wanda Draga, radna powiatowa. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie honorowego obywatela gminy Jurów, panią Danutę Mazur, prezesa Banku Spółdzielczego w Iłowie. Pozwolicie, że przywitam kolegę Sławomira Tomaszewskiego, przedstawiciela Agencji Modernizacji. Witam bardzo serdecznie. Witam pana Jana Pawła Kraśnieckiego, szefa NSZ Solidarność. Witam gospodarza, kolegę Waldemara Czubiela. Witam kierownika posterunku policji w Iłowie, pana Marka Jakubowskiego. Witam kolegę prezesa PSL, pana
Przemka Wasilewskiego. Witam tych, co mnie przywitały. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Państwa sołtysów. Witam serdecznie media, a szczególnie mocno witam Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik i witam tych, co pominąłem, nie przywitałem. Mam pytanie do Szanownych Państwa Radnych. Czy wszyscy zaproszenia otrzymali? Nie widzę uwag, a więc wszyscy otrzymali. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę o głos Radny Cieszyna. Dzisiaj próbują za wszelką cenę poszukać, że tak powiem, dużą część społeczeństwa i lansować się na takich, którzy tą niepodległość zwracali. Szkoda, że nie mam młodzieży, bo bym im to dokładniej wyjaśnił. Myślę, że dobrze Państwo wiecie, o co mi chodzi. Szanowni Państwo, bardzo proszę tradycyjnie już o to, aby sprawy różne przenieść na początek sesji po wystąpieniu Pana Wójta. Można się odnieść w sprawach różnych do tego, co Pan powie. Jak również weźmy pod uwagę to, że jesteśmy gminą rolniczą, jest teraz, że tak powiem, intensywny czas na to, aby zbierać płody, jakie wydała ziemia. Chodzi mi tu o zbiór truskawek, jak również zaawansowane są sianokosy. Ja powiem szczerze, że nie mogę być dłużej jak 2 godziny, a mam mnóstwo spraw do poruszenia. Także mówię, tu nie chodzi tylko o to, żeby pokazywać konfrontację, ale by nam tu ułatwiło wiele rzeczy by nam pomogło to przedstawić, gdybyśmy przenieśli na początek obrad. Są też osoby, niektóre trochę starsze, które się czują, które też mają jakieś swoje sprawy. Po to są sesje Rady Gminy, żeby na nie ludzie przychodzili, brali w nich udział, a my to mamy im umożliwić. Wtedy dążymy do demokracji, do wyrażania swoich poglądów, a nie takie ustawiane, takie sztuczne przedstawienia, jakie mamy miejsce i głos odrębny próbuje się, i może on praktycznie nie istnieje, no bo gdzie on ma istnieć, to nawet i na tych sesjach spycha się tam na sam koniec, gdzie już praktycznie nikogo nie ma. Także bardzo proszę, panie przewodniczący, bez kombinacji, proszę poddać mi punkt po głosowanie bezpośrednio po wystąpieniu pana wójta. Proszę przenieść sprawę. Dziękuję. Czy są uwagi? Proszę bardzo, radny Krakowiak. Szanowni Państwo, Szanowna Rada. Dzisiaj jak już chyba trzeci czy czwarty raz próbuję te sprawy różne przenieść na początek. Dzisiejsza, zapowiedział, że na każdej sesji będzie to robił. Dzisiejsza sesja jest bardzo poważna. Uchwalamy poważne uchwały dotyczące gminy, sprawy budżetowe, także inwestycje różne, także sprawy różne. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zostanie, bo możecie, jak ma i coś ciekawego do powiedzenia. Ale ja uważam, żeby pozostać przy tym porządku obrad, jaki dostaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi co do porządku? Nie widzę. Pozwolicie, że przegłosuję punkt 11, sprawy różne po wystąpieniu pana wójta. Kto jest za tym, żeby sprawy różne przenieść na punkt 3a? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
proszę o wynik. Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwnych było 8, wstrzymało się 1. Informuję radnego Cieślaka, że punkt sprawy różne zostaje w miejscu, gdzie dostaliśmy zaproszenia, więc w 11. Czy są jeszcze uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku obrad w takiej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 9 radnych, przeciwnych było 6. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Bardzo proszę, panie wójcie, o złożenie informacji z działalności. Przepraszam, panie przewodniczący, a może byłby pan tak uprzejmy, wyjątkowy, ja będę bardzo króciutko. Wyjątek dla mnie zrobić, bo jak wiadomo, ja jestem po operacji, jestem chora. Dlaczego nie? To zajadę tych 5 minutek za długo. Przepraszam bardzo. Porządek został przegłosowany i ja muszę trzymać się porządku. Bardzo, bardzo przepraszam. Zapraszam na sprawy różne i wtedy będzie możliwość się wypowiedzieć. To czy się pali, nie wolno palić tym plastikami, a czy się pali plastikami, to ja tylko to pokażę. O to mi chodzi. Jeżeli jesteście tak nieuprzejmi. Tacy, co robi Zientara Jaku i jaki on ma cel, to jest wiadomo. Ale to nie jest temat na sesję. Nie, proszę, to jest na sesji temat. Jest komisja, jest na sesji temat. Ja wiem oczywiście i to pokażę. Tutaj są ludzie, którzy nie znają tyle lat. Ja tutaj pracowałam i to wszystko i proszę. Mam tutaj rękawiczki, ale nie będę rękawiczek używać. Ale ja nie uchyliłem pani głosu, tak, pani tak, Reno, przepraszam na to jest to, bo tu jest pewien cel, a kto ma jaki cel, to wiadomo. Także dziękuję bardzo. Wiadomo, o co tu chodzi. Proszę, nie musi pani palić plastykami. Proszę zgłosić się z tym tematem do Urzędu Gminy, nie? Do pana wójta. Sprawa jest już u pana, tutaj już u policji. Pójdzie to dalej. Ale chciałam, żeby wiedzieli wszyscy tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, proszę o zabranie głosu. No to proszę państwa. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka rano, bo cały czas zaproszeni goście. Ja mam taką prośbę, że te sprawy różne, tutaj kolega radny Marcin powraca z tymi sprawami różnymi, one miały już miejsce. My już żeśmy przeżyli sprawę różną na samym początku. I proszę państwa, tak jak jeszcze będę mówił o innych sprawach, to wiele nie zmieniło i wiele nic nie dało, tylko zabrało, nie wiem, półtorej godziny, nieraz około 2 godzin dyskusji, bo ta dyskusja się wywiązywała poprzez właśnie między innymi zadawanie pytań. Proszę państwa, my jesteśmy dostępni codziennie, jesteśmy do dyspozycji. Ja, proszę państwa, też i ja uważam, że jeżeli ktoś ma trudne sprawy, takie między innymi jak dzisiaj tutaj pani Irena, to uważam, że jestem dostępny, może przyjść, może porozmawiać. Wcale nie musowo tego głosić na takich sesjach, kiedy sesje są związane z tematami bardzo poważnymi, bo to są tematy ponadgminne i ponadgminne, tak naprawdę mówiąc. I proszę państwa, ja z ubolewaniem muszę stwierdzić, że to nie jest potrzebne. Naprawdę, wierzcie mi państwo, zapraszam tutaj pani Renko do mnie, porozmawiamy, ja zgłoszę. No nie możemy na to sobie pozwolić, bo proszę państwa, my za ten budżet jako gmina płacimy 6-700 zł, tak? Więcej nawet. No właśnie, to widzicie państwo, jakie to są też koszty przekładane na gminy. A okazuje się, że są przywożone śmieci jeszcze nie z naszej gminy. I tutaj to, co pani Irena tu mówi, tak, ja uważam, że niektóre są śmieci palone też ze sklepów. Gdyby obniżyć sobie koszty, to proszę państwa, pali się te, które razem z folią.
Nie mówię o butelkach, raczej butelek tam nie, bo już żeśmy sprawdzali i butelek nie ma. Ale proszę Państwa, takie przejęcie gospodarstwa, ale żeby doprowadzić, to trzeba, to są koszty, to są pieniądze, to trzeba wydać. Mało tego, rowami jesteśmy posiekani w tym terenie niesamowicie. Same problemy z przejściami, szczególnie tutaj pod tymi kanałami, pod tymi rowami, jak wiecie Państwo, ale jesteśmy już się uporali, mam nadzieję, że ta woda będzie płynąć już na zawsze. Zobaczymy, co dalej. 19 maja w sali sportowej w Iłowie odbył się 5. turniej piłki siatkowej, tak zwany memoriał imieniem świętej pamięci Sylwestra Rozdyszyńskiego, poprzedzonym sam świętom. Dziękuję tym inicjatorom, jest to te młodzi ludzie, są to pan Darek Kierewiej, który jest związany bardziej z Sochaczewem, 5 lat już organizuje ten turniej przy współpracy, przy pomocy między innymi hali sportowej i wójta i rady, no bo tak to można powiedzieć, bo zawsze kupujemy puchary, oni resztę nagrody, jakiś wspaniały turniej, wspaniała impreza, naprawdę zapraszam Państwa na następny rok, bo mało jest z Państwa osób, ale ja się nie dziwię, no bo ta wiosna jest taka trochę dziwna, ludzie też nie mają czasu, ale zapraszam Państwa, żebyśmy się trochę interesowali sportem, szczególnie młodzież. Namawiam, żeby, bo ta hala jest dla nich. Jeżeli nie ma na boisku, czy nie ma tych dzieci, młodzieży i takiego wsparcia, ta młodzież nie ma, to brak jest tego tak zwanego pociągu do tego sportu. A jeżeli wspieramy, jeżeli oglaski są, jeżeli jest wsparcie, ta młodzież się bardziej cieszy i wyniki są dobre. Unia IUF mogłaby nawet pierwsze miejsce zająć, tak szczerze mówiąc, i wejść do wyższej grupy, to do czego ich nie namawiam, bo to od razu koszty związane nie 100 tysięcy, tylko od razu by trzeba było szykować 350, a może i więcej, ale proszę Państwa, naprawdę ładnie grają i ładnie się bawią. To samo w piłce siatkowej. 8 drużyn biorących udział na wysokim poziomie. Są drużyny z Płocka, są z odciennych gmin, nie tylko, bo Dziwowa nie mamy piłki siatkowej. W Dziwowie nie mamy zespołu, naprawdę. I z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że ten turniej imieniem naszego przyjaciela, kolegi Sylwestra, a zarazem naszego, zawsze mi wychodzi, honorowego obywatela gminy Iłów, bo takim był właśnie świętej pamięci Sylwek, jest bardzo mile uczony. Ponieważ jest wiele uwag co do pracy urzędów poniedziałki, proszę Państwa, nie wiem, musimy się zastanowić, bo tutaj Rada zobowiązała mnie, że poprzez głosowanie, żeby jeden dzień w tygodniu pracować dłużej, do 17:00, no wybrano do poniedziałek, bo będzie on najlepszym. Proszę Państwa, nie zdaje prawie to w jakiś sposób egzaminu. Część ludzi nie wie. Nie wiem, jak ta informacja dociera Państwa sołtysów. Prosiłem, żeby dać taką informację. Ludzie przychodzą o godzinie 8, pukają do drzwi. Ludzie przychodzą, dzwonią do mnie o godzinie już pół do 8. O 8, proszę Państwa, no ja mówię, że my pracujemy dzisiaj od godziny 9. Nie wiem, proszę Państwa. No właśnie, i tutaj chodzi też o bank, kolega sekretarz mi podpowiada. I proszę Państwa, się zastanawiamy, czy nie zrobić tylko, zmienić to na godzinę 8:00. Albo od siódmej, no raniej, ale dług krócej. No my nie możemy też zmienić pracy urzędów, typu, że ja pracownikom powiem, że będą dłużej pracowali, bo nie pozwala na to kodeks pracy. Natomiast proszę Państwa, i możemy się jeszcze dostosować, ale ja tutaj sobie zapisałem, że będziemy, przedyskutujemy to na wspólnych komisjach i proszę Państwa, jeżeli tu uwagi Państwa sołtysów by były bardzo cenne, jeżeli dacie jeszcze jakieś uwagi, to będziemy tutaj się dostosowywać. Mam bardzo dużo zgłoszeń odnośnie uszkodzonych przepustów na kanałach melioracyjnych, szczególnie państwowych. Na dzień dzisiejszy nowo powstały wspólny, jaki jest Wody Polskie, jest w trakcie budowy i organizacji biur, zarządów, zlewni. Powstało, proszę Państwa, 11 regionów zarządów gospodarki wodnej, 50 zarządów zlewni
i 330 nadzorów wodnych. Tak to się teraz, proszę Państwa, nazywa. Tak wygląda struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. A Wody Polskie przyjęły także zadanie ochrony przed powodzią, suszą, zajmują się melioracją, pobieraniem opłat za usługi wodne. Nie wiem, jak to będzie tam z tymi opłatami, bo tu różne głosy chodzą, tam różne zapisy są, ale dla naszej gminy przydzielono nas do Zlewni, jesteśmy w Łowiczu i to ta część tylko Wieniec i tam bodajże Seferynu Sadowo, to jesteśmy przydzieleni drogami państwowymi, drogami tylko do Zlewni w Łowiczu, a pozostała część jest do Zlewni w Płocku. Włocławek to jest zarząd tam, tam jest, a tu Zlewnia jest w Płocku. No, taka jest to struktura. A tutaj jest Łowicz, Sochaczek został, jako tam jest też jakaś, ale ona dla bzdury, posterunek wodny, jako posterunek wodny. Nie wiem, proszę Państwa, mamy kłopoty, a dzień dzisiejszy nie mogę się doprosić, bo mam dużo zgłoszeń, nie mogę się doprosić, która struktura by mogła pomóc tutaj ludziom, bo wiecie, żniwa się zbliżają, a Państwo mówicie, że krop jest zarwany, kombajn nie przejdzie, no jest to problem. A proszę Państwa, te wszystkie mosty nie są przygotowane do przejazdu kombajnów i tego ciężkiego sprzętu. Nasze mosty się typią. Ja tutaj wczoraj mówiłem na komisji, radzie, przedstawiałem sytuację bardzo trudną na naszych mostach, bo jest dużo popękanych, tak jak i proszę Państwa na Lasowce most, który starostwo otrzymało jakieś dofinansowanie na ten most, ale my mamy jeszcze dołożyć dzisiaj tutaj 132 tysiące, tak? Ile na ten most? 132 tysiące, proszę Państwa. Są to duże koszty, ale proszę Państwa, bez mostu się nie da żyć. Ja byłem nawet przeciwny, bo proszę Państwa, jeżeli my będziemy jeszcze do mostów dokładać na przy drogach powiatowych, wojewódzkich i budować swoje, to nigdy tego budżetu nam nie wystarczy. To trzeba by podatki podnieść o 100%. Taka prawda, proszę Państwa. Teraz tak, ja Państwu chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Nie wiadomo, co będzie z ceną wody. Teraz cena wody nie ustala, ale będzie rada. Tylko będzie narzucana nam od góry. Tam niby jest taki zapis, który mówi, że tam uchwały to, ale będzie trzeba na 3 lata od razu i tak samo będą i ścieki. Proszę Państwa, obawiamy się, że cena wody może iść niesamowicie do góry. Nie wiem, czy za rok, czy za dwa, ale to jest, proszę Państwa, nie będzie pewnie uniknione, bo coraz większe kary za pobór wody, za wydobycie wody, tak jak teraz za studnie, które też Państwo sporo tych studni sobie nakopali, no bo po prostu nam woda jest potrzebna do życia. Woda jest potrzebna do podlewania. Się nie da żyć i nie można teraz, jak jest susza, to bez deszczowni to już nikt nie będzie funkcjonował, żadne gospodarstwo. Na zakończenie zapraszam Państwa radnych Państwa sołtysów na coroczną imprezę otwarcie lasów Hubertówka 9 czerwca, godzina 15.30. Prosiłbym też o przekazanie tej informacji, bo ta impreza, ona była skierowana do naszych ludzi, którzy przyszli tutaj. W tym roku chcielibyśmy też obchodzić te stulecie niepodległości, ale też chcielibyśmy dać informację, co zrobić, żeby opodatkować tych naszych działkowiczów odnośnie, proszę Państwa, opłaty zanieczystości. Bo oni przez te 2 miesiące też mają tych nieczystości. Niektórzy mówią, że zabierają z sobą. Niektórzy mówią, że biorą te, przywożą do kontenera. Nie wiem, ale każdy powinien, bo mówi, oni raz płacą już. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my byśmy sobie chcieli, my nie do końca możemy, bo nikt nie może płacić dwa razy za nieczystości. Może płacić tylko raz. I proszę Państwa, tu jest z tego tytułu jest problem. Natomiast nie wiem, opłata stała albo nie wiem, koszty, może coś innego, my to różnie próbujemy, wymyślamy coś, może ryczałtem, ale nie wiem, będziemy rozmawiać właśnie też troszeczkę, chociaż to nie jest taki temat, bo ja uważam, że powinny się odbyć takie spotkania, a mamy ponad około 500 różnych działkowiczów, różnych podmiotów, tak zwanych, ja to mówię, zagranicznych, ale oni są nasi, bo
Oni są z Łodzi, oni są z Płocka, oni są z Warszawy, z Sochaczewa i z innych. Źródłem jest to spora grupa osób, która tutaj w sobotę i w niedzielę szczególnie odpoczywa na naszej gminie. Króciutkie jeszcze podsumowanie na zakończenie odnośnie niedzielnej uroczystości. Proszę Państwa, kto był w Brzozowie? Nie ma tutaj dyrektora, ale proszę Państwa, uważam za udane. Mało tego, proszę Państwa, więcej organizacyjnie trzeba podziękować tutaj z całego serca wielu, wielu osobom, a nie tylko, ale i też instytucjom. I z całego serca dziękuję wojsku, jednostce, pieniędzy, którzy naprawdę uświetnili to po pierwsze, a po drugie ta współpraca z nimi jest tak miła, że w ogóle to nie ma o czym mówić. Grochówę na siebie wzięli, ugotowali, przywieźli, zabezpieczenie, organizacja, poukładanie wszystkiego. Jestem pełen podziwu za tą współpracę, z całego serca im dziękuję. Ale dziękuję też strażakom naszym z terenu, bo bez nich to by też ta impreza nie miała obsady. Ale prosiłbym o uwagę, kochani, bo dlatego, że po prostu nie jest ciężko mówić, ale Państwo i tak nic nie słuchacie. Dziękuję wszystkim sponsorom, organizatorom, dziękuję kołu łowieckiemu, dziękuję, tutaj był prezes, nie ma prezesa, wyszedł gdzieś. Dziękuję prezesowi zarządu koła łowieckiego ZBIK za taki wóz przygotowany jako wiejski stół. Coś wspaniałego, proszę Państwa, uważam, że ta powinna polegać ta współpraca na takiej zasadzie i całego serca Wam dziękuję. Dziękuję organizacjom pozarządowym. Płocka, mocno nas tutaj Płock wsparł, żeby nie Płock, proszę Państwa, i żeby nie wsparcie ze strony Orlenu, na pewno byśmy dołożyli dużo, dużo większe pieniądze. A tak naprawdę to dziękuję koledze Jakubowi Chmielewskiemu, byłemu przewodniczącego Sejmiku Płockiego w latach 1990-2004, w którym przyszło mi współpracować, a tutaj nas bardzo pomógł, bardzo nas wsparł, bardzo nas wspierał. Nie było go na tej uroczystości, bo akurat był w sanatorium, ale naprawdę jestem pełen podziwu dla niego. Dziękuję bankom, które nas tutaj wsparły, pani prezes banku Iłowskiego, pani Danusi Mazur za obecność i za to, że zawsze jest takim podkreśleniem wsparcia, a to jest bardzo ważne. Ale też dziękuję Polskiemu Związkowi Spadochroniarzy prezesowi Wiesławowi Iwańskiemu. On od 1990 bodajże drugiego roku, kiedy powstał ten pomnik, powstał ten kamień, ten obelisk, to on jest. Co roku jest na święcie szkoły, rok rocznie i tu się włącza. I naprawdę takich ludzi, no tam wiele innych szkoły się włączyły i współpraca ze szkołami. Proszę Państwa, jestem naprawdę pełen uznania. Trzeba podziękować też naszym stowarzyszeniom. No i Pernowi, powiedział tutaj pan sekretarz mi podpowiada, ale też podziękować tym tak zwanym naszym stowarzyszeniom łąckim, czyli Fundacji Aktywnie Razem, nie Fundacji, bo teraz Stowarzyszenie Aktywnie Razem i nasze stowarzyszenie proszę Państwa, win turystycznych, to jest Jerzy Kostyńskiego, tak to się nazywa w Macierzy. Jestem pełen podziwu i naprawdę takie imprezy są potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Panie Wójcie, również coś do Pana się wybiorę, tak jak mówiliśmy. A Państwu wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia przede wszystkim. Do widzenia. Chciałbym tu przeprosić Państwa emeryta, bo nie przywitałem, witam bardzo serdecznie i witam kolegę przewodniczącego koła Macieja Pieckiego, też chyba pominąłem w tym wszystkim zgiełku. Pozwolicie, że w tej chwili przejdziemy do punktu następnego. Oddałbym głos pani skarbnik. Pani skarbnik będzie miała tam pytania do szanownych Państwa radnych, także już nie za pośrednictwem moim, tylko sama będzie Was pytała odnośnie czytania, czy nie czytania, czy
pomielanie i tak dalej. Także bardzo proszę panie skarbnik o podjęcie działania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, śladem dotychczasowej współpracy chciałam Państwa zapytać na wstępie, czy czytać od deski do deski. Wczoraj na spotkaniu Komisji Budżetowej wszystkie projekty przedstawione dzisiaj na sesji zostały szczegółowo omówione, a w pierwszej kolejności przejdę do projektu dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Imów, w której czytamy, że na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, czytamy, paragraf uchwały numer 1, numer 170. Rady Gminy Imów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Imów przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Imów na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmienia ulega załącznik nr 1, czyli wieloletnia prognoza finansowa oraz zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały, czyli wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Tak jak wczoraj na Komisji Budżetowej podkreślałam, zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest konieczna w związku z zmianą wyniku finansowego i uwzględnieniem zapotrzebowania środków finansowych na wydatki inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Panie Wyśku, poprosiłabym o wieloletnią prognozę finansową. Nie widzę. Prosi o głos radny Cieślak. Tak, Szanowni Państwo, ja nie jestem w Komisji Budżetu i Budżetowej i Finansów, także jeżeli ja się czegoś dowiem, to i się tu wszyscy dowiedzą. Przyjęcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ono otwiera cały, widzę, jeśli dobrze rozumiem, cały szereg uchwał, jeżeli to przyjmiemy. A co w związku idzie z tym? Do konkretów, to chodzi o przebudowę dróg gminnych. Ja tu w swoich materiałach mam, widzę tu drogę Henryków, drogę gminna Giżyczki, ale jest też droga, Szanowni Państwo, strażacka. I o ile do tych dwóch wymienionych wyżej, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości i żadnych przeciwwskazań. Natomiast jeśli chodzi o tą ulicę strażacką, to Szanowni Państwo, o tą drogę powiedzcie sami tak uczciwie, czy ktoś w ogóle kiedykolwiek zabiegł. Ona, jeżeli powstanie, to ona będzie swoistego rodzaju taką obwodnicą i mowa będzie tam na niej jakikolwiek ruch, ale o nią nic naprawdę tak nie zabiega. To teraz do czego zmierzam? W mojej ocenie jest to droga, obciąży poważnie nasz budżet, jak każda droga asfaltowa, ale ona jest, leży w interesie, że tak powiem, naprawdę niewielkiej grupy ludzi, a wręcz bym powiedział, że tu może chodzić nawet o jednostkowo, że po prostu komuś się robi drogę, bo jemu będzie wygodnie. I to jest bardzo niesprawiedliwe. Premier Mateusz Morawiecki wyraźnie mówi o tym, żeby nie budować takich podziałów i nie próbować nikogo uprzywilejowywać w taki sposób, a szczególnie biznesu, a w mojej ocenie widzę, że do tego zmierza. A tymczasem droga na przykład w miejscowości Arcikówek jest nieprzejezdna powodu zachowania, nie ma na niej, ruch się nie odbywa, jest tam tak sypki piasek, że nie daje się samochody no i ludzie nie mają jak po prostu jeździć tam. A to tymczasem nie zabiega nikt o drogę, a droga powstaje. Jeśli chodzi o dofinansowanie do dróg
oświatowych przy okazji powiem, bo to też będzie. Jest, nie wiem, bo przecież była sesja, na której miało być kolego, trzeba być do końca na sesjach i na komisjach i wtedy będzie... Była sesja, było, miało być to przedstawione. Tam wszystko wyjaśnione było. Ja myślę, że należałoby to finansować, natomiast nie w takim sposób. Także ja się muszę trzymać poparcia tej zmiany i w tym czasie będę się wstrzymywał. Dziękuję. Dziękuję, proszę o głos pan wójt. Kolego radny Marcinie. To jest takie mlinanie samego siebie. Bo coś musisz powiedzieć. No nawet, proszę Państwa, kiedy budowaliśmy halę, jest tu dyrektor Janek Kraśniewski, żeśmy dyskutowali bardzo mocno, jak zrobić tą drogę, żeby uszczęśliwić dojazd do hali od tamtej strony. Wcale nie było to takie proste. Proszę Państwa, jedynie teraz do tej drogi dołożymy jakieś pieniądze, ale bardzo nieduże, bo ona jest z tej formy klęskowej. Ale muszę powiedzieć, dlaczego Ci się to nie podoba? Ja też powiedziałem, że droga Twoja, ja nie mówię Twoja, mieszkańców, tam, którzy mieszkają, jest bardzo ważna i też złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy promesę, otrzymaliśmy nie promesę, ale już jesteśmy po weryfikacji, ta droga jest ujęta w planach do realizacji. W najbliższym czasie, jaki będzie z listy. Bo to jest wszystko, ja nie wiedziałem w tym roku, że uda nam się też wprowadzić drogę na Giżyczka. Kostani też byłem zaniepokojony. Dzwoniłem kilkakrotnie, powiedziano mi, że w 40, mówiłem Państwu, jesteśmy na 40 miejscu. Nie wiadomo, czy w tym roku. Za miesiąc telefon mam, że już ta droga wchodzi, bo niektórzy zrezygnowali, niektórzy zrobili, a niektórzy, proszę Państwa, nie mają też pieniędzy na dołożenie. Chwała Radzie i dziękuję, że przegłosowali też dofinansowanie do dróg powiatowych, bo one są nam też i potrzebne, jak nie przeszły niektóre drogi, nie poskładaliśmy jeszcze więcej wniosków. Nie będę mówił na dzisiejszej sesji, bo wezmę te pisma, bo tak to muszę się na czymś opierać. Ale proszę Państwa, przeszła mi droga też na stole, czyli tak kiedyś tego na stole taka pani, nie będę mówił nazwiska, bo jak sekretarz mi mówi RODO, to proszę Państwa przychodzi często do mnie i mnie błagała, prosiła, niech pani prezydentka powie, bo nie mogę tam wyjechać. I kiedy poszła teraz komisja, uznano 6 dróg, które zgłosiliśmy, uznało tylko 2. Właśnie u ciebie tą drogę i na tych Giżyczkach, bo najgorsze były drogi. Resztę dróg mi nie przeszło. I Lubatka mi nie przeszła. Ja mówiłem do kolegi tutaj z Sołtysa, że tam nie ma szans ta droga, żebyśmy ją włożyli z tych tak zwanych klęskowych. A możemy składać cały czas gmina i powiat na co, a wszystki poprzez właśnie tą powódź, której nie mieliśmy do końca, ma szansę na staranie się o te drogi klęskowe i jeszcze będzie miał długo, bo jesteśmy na tej puli tych tak zwanych gmin, które są podtapiane i zalewane i Młodzieszyn, i Brochów, i Iłów. I tu się trzeba z tego brać. Jeżeli to się uda wykorzystać, to wszystkie drogi będą poprawione w najbliższym czasie. A jeżeli nie, no nie mamy swoich pieniędzy, bo nie ma. Bo przecież za swoje, to 1 000 000 złotych powiatowi około 800 tysięcy trzeba w tym roku dać dla powiatu, żeby to zrobić. To są duże pieniądze. To nie ma takich też pieniędzy, żeby sobie pozwolić. Także kolego Martinie, to jest takie gdybanie. Nie zarzucaj mi, że tylko Strażacka, bo to jest bzdura. Strażacka weszła już 10 lat temu. Niech powie tutaj dyrektor Janek Kraśniewski, kiedy się staraliśmy, on jeszcze do mnie przychodził i mówi, spróbujmy, żeby tą drogę wprowadzić. Proszę Państwa, mało tego, znów wojna o kapliczkę, rozwalającą się kapliczkę, gdzie postanowiliśmy, że przy współpracy z księdzem, współpracy z mieszkańcami, strażakami, którzy wyleli pod tłumem, zrobimy to, wykonamy to, przeniesiemy tą kapliczkę jeszcze w lepsze miejsce, gdzie będzie widać i nie będzie rozwalająca, tylko będzie piękna i ładna. Bo wykonawca, którym jest Grzesiu Cieślak, uważam, że zrobi, bo widziałem jego płoty, które budują tam chłopaki, jest coś wspaniałego. I uważam, że tutaj dziękuję pani Krysiu, że namówiłaś go i że będzie robione.
Niech powie to dyrektor Janek. I tu nie mówmy, nie róbmy sobie takich jakichś, nie wiem, głupich wywodów, że to jest niepotrzebne. Wszystko jest potrzebne. Tylko po prostu to, co jest, co wchodzi. No ja w ubolewaniu muszę stwierdzić, że nie udało mi się przepostować Brzutowa, a mnie mocno zabiegam, bo tam są już dziura na dziurze. Emilianów, proszę Państwa. Ale mam nadzieję, że uda się, tylko to trzeba po prostu cały czas bez przerwy składać, chodzić i chodzić. No nie ma innego wyjścia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o głos Jan Krasiński. Ja chciałem powiedzieć, co prawda jest, że ja wielokrotnie o tą drogę zabiegałem, ale to 20 lat temu, 10 lat temu, bo dla mnie to był jedyny cel. Natomiast to, że teraz ona jest, to też muszę powiedzieć, że chyba raczej trzeba się cieszyć, chociaż to nie jest na moją prośbę w tym momencie, bo na pewno moja prośba tutaj nie zdecydowała. Dla mnie to jest istotne, co ludzie z boku mówią, tak naprawdę. Może przesadzam, że nie jest bardzo istotne, natomiast mówię o rzeczach konkretnych. Panie wójcie, ja zgłaszałem tę drogę ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. I w porę zgłaszałem i tak sobie myślę, że dwa razy można było do tej drogi podejść naprawdę tak szerzej, a nie tylko, no, niech tam sobie droga będzie. Ja nie wiem, jak tutaj przy okazji tej drogi będzie dojazd do hali sportowej. Czy to się zmieni, czy to, co się uchwaliło, bo ostatni moment to był wtedy na tą drogę, gdy hala sportowa powstawała, gdzie w ogóle konieczna wręcz była możliwość dojazdu z drugiej strony, żeby nie przyzwyczaić wszystkich do przejazdów naprzeciwko szkoły. Ja teraz nie prowadzę szkoły, natomiast wiele lat prowadziłem. Niewątpliwie rozładowałoby to dużo wcześniej. Zgłaszałem też w momencie, gdy plac był do zagospodarowania bezpośrednio, zaraz po przejęciu. I wiadomym było, rozbudowa szkoły to trwa od wielu, wielu, trwała od wielu lat, już od 1993 roku, tak naprawdę 4. I wtedy wiadomo było, że powstanie droga wzdłuż szkoły i należało zaplanować drogę do Strażackiej, żeby ten przejazd był. A może również i dalej przez plac, gdzie można było stworzyć jakieś na przykład targowiska wzdłuż tej drogi. Natomiast teraz, cóż ja mogę powiedzieć o drodze? No lepiej późno jak wcale, a że doprowadzone jest do dyskusji, że to jest dla interesów, no to już nie jest moja wina, tak naprawdę. Panie wójcie, w ostatnim roku zabiegałem o 2 godziny koła w momencie, gdy język angielski, firma wycofała się z dodatkowych zajęć, gdzie dla społeczności wiejskiej było to bardzo istotne. Niestety nie dostałem. W innych szkołach tych kół jest bardzo dużo, mimo że dużo mniejsze były i nadal są. Natomiast ja o koła nie zabiegałem dla siebie. Nie mam wątpliwości. I tak w tym momencie akurat o tej drodze, że ja jestem sprawcą, to nawet się cieszę. Bo ta droga jest naprawdę potrzebna. Bojów może dzięki niej też się będzie rozwijał. Natomiast niewątpliwie przy szkole powinno być bezpiecznie, jeżeli są jednocześnie plany rozładowania ruchu przed szkołą. Jeżeli są takie plany i przy tej drodze to będzie załatwione, to należałoby się z tego cieszyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawie zmiany? Proszę o głos pani skarbnik. Szanowni Państwo, ja może troszkę wyjaśnię i uściśle pewne te wiadomości. A więc 8 maja i 10 maja
wpłynęły dwa pisma, jedno z zarządu powiatu sochaczewskiego, a drugie z starostwa od pani starosty sochaczewskiego. W związku z prośbą o dofinansowanie takich zadań jak odbudowa mostu w ciągu drogi w obrębie Lasotka, wartość 134 289 zł, odbudowa drogi powiatowej Giżyce o długości ponad 4 km 279 733 zł i przebudowa drogi powiatowej Miękinki i Głów 82 500 zł. Czyli ogółem to jest wartość 496 522 zł. Ale proszę Państwa, posłuchajcie, bo naprawdę później są niejasności. 496 522 zł. O takie środki właśnie powiat sochaczewski zwrócił się do nas między ostatnią sesją od 10 kwietnia do chwili obecnej. Więc gmina Iłów w odpowiedzi na zapotrzebowanie, w odpowiedzi na prośbę ustosunkowała pismo, że do końca maja zabezpieczy środki w budżecie gminy Iłów na realizację powyższych zadań. Na poprzedniej też sesji zabezpieczyliśmy środki na realizację drogi wyzwolenia w Iłowie. Też wartość ponad 310 tysięcy równo, czyli ogółem to jest wartość ponad 800 tysięcy złotych zabezpieczenia środków w budżecie gminy Iłów dla powiatu sochaczewskiego na realizację zadań inwestycyjnych. Stąd też właśnie te pieniądze nie wezmą się po prostu z niczego. Po drugie, Szanowni Państwo, tak jak już Pan Wójt powiedział jeszcze odnośnie drogi strażackiej i odnośnie drogi Giżyczki. Otrzymaliśmy promesę na wartość 460 tysięcy złotych i jest to promesa z tytułu właśnie dotacji z usuwania skutków klęsk żywiołowych w odpowiedzi na wniosek, który był złożony w ubiegłym roku. Na chwilę obecną przyszedł pozytywnie wniosek właśnie na Arcieków, to jest wniosek Arciechówek z tego roku, i kontynuacja Giżyczki, tak? Giżyczki na stole. W związku z tym te środki finansowe na inwestycje są potrzebne i niczego innego, jak tylko w formie kredytu można je zabezpieczyć i przekazać po części na realizację inwestycji gminnych własnych i po części na realizację inwestycji dla powiatu, tak? Jeżeli nie damy tych środków, to po prostu te zadania dalej będą odciągane w czasie, nie będzie to po prostu zrobione. Nie damy, nie będzie wykonane. I w związku z tym potrzebna jest konieczna zmiana wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na zmianę wyniku finansowego w związku z zaciągnięciem kredytu. Szykują się duże inwestycje, wartości są duże, wartości z przetargów po prostu też są znacznie większe w stosunku do lat ubiegłych. Mogę, panie przewodniczący, dopowiem, bo też, żeby państwo wiedzieli o odcinkach, jakie to są do wykonania. Jeżeli chodzi o drogę powiatową Giżyce-Iłów, to jest 4280 metrów. 4000 prawie 300. 4360. Tak, dalej Giżyczki, ta inwestycja gminna, to jest metraż 888 metrów. Jeżeli chodzi o ulicę Strażacką w Iłowie, to jest 676 metrów, czyli połączenie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. I teraz tak, jeszcze most w Lasotce. Most w Lasotce, no to wiadomo, nie ma metrażu, to jest most, to jest na rzece Jeżówce, rzece. No i ostatnia droga, czyli to jest droga Miękinki, czyli jak Państwo, jak idziemy od Młodzieszyna i kończy się nowy asfalt, tak? I jest zwężenie, tak? Czy to są tak naprawdę leśniaki, jak ten most jest, to od tego miejsca powiat mówi o 800 metrach, ale chce od nas 50% na te 800 metrów, bo o ile na pieniądze z MSWiA oni chcą 10%, czyli połowę wkładu własnego,
bo 20 muszą dołożyć, a chcą od nas połowę, czyli 10%, bo 80 przychodzi z Warszawy, to do drogi tutaj Lubatka, Leśniaki, czyli te miękinki, no to chcą 50%, tak jak i do wyzwolenia, bo wyzwolenia robią się środków własnych, a Leśniaki mają swobodę. I to jest jakby wszystko razem połączone. Jeżeli Rada dzisiaj podejmie uchwały o zabezpieczeniu tych środków, to będzie to wszystko w jednym porozumieniu z powiatem. Bo jeszcze prócz uchwały musi być porozumienie. Czyli te wszystkie drogi będą wymienione w tym porozumieniu. No i to jest tyle. Żeby Państwo mieli obraz też, jak długie są te odcinki. Najdłuższy odcinek to jest Iłów - Giżyce. Czyli przez Piotrów tutaj Szarlew do Iłowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze dopowiem może... Ale do uchwały? Jeszcze dopowiem tylko, panie przewodniczący, że jeszcze w tym pakiecie jeszcze pominęłam dofinansowanie m.in. z FOGR-u na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hendryków. To jest wartość w wysokości 100 tysięcy złotych, a odcinek 580 metrów. Jeszcze do tego chodzi. To jest gminna. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy projekt uchwały mam czytać? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały składa się z 5 paragrafów i brzmi. Uchwała Rady Gminy Iłów z dnia 29 maja 2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Iłów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy, pani skarbnik, do następnego projektu, a więc zmian budżetu gminy na 2018. A więc w paragrafie pierwszym dokonujemy zwiększenia dochodów bieżących o wartość 299 600 zł. Zwiększa się również dochody majątkowe budżetu o kwotę 564 500. Przy czym dochody budżetu ogółem to jest 35 281 989 zł. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 159 100 zł. Zwiększy się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 605 000 zł. Przy czym wydatki budżetu ogółem to wartość 36 557 480 zł. Paragraf 3. Zmienia się brzmienie paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2018. Z dochodów budżetu stanowiących środki Unii Europejskiej w kwocie 1 413 803 zł. Spłaca się pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w kwocie 1 413 803 zł. Różnica między dochodami budżetu pomniejszonymi o spadek pożyczki w kwocie 1 413 803 a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 689 293 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 533 593 zł i wolnymi środkami w kwocie 1 155 700 zł. Przychody budżetu w wysokości 3 675 113 zł, rozchody w wysokości 2 399 623 zł. Zmienia się brzmienie paragrafu 4 uchwały budżetowej na rok 2018, limity zobowiązań. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 oraz w załączniku nr 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie projektu zmian w budżecie. Otwieram dyskusję z panem. Nie widzę.
Mam pytanie do szanownych Państwa Rady. Czy powiedzieć czytać, czy nie czytać projektu uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały brzmi następująco. Uchwała Rady Gminy miała 29 maja 2018 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Jówna 2018. Proszę o uwagę. Projekt składa się, Szanowni Państwo, z 8 paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proszę Pani Ustawę. Jeszcze Panie Przewodniczący, dobrze, ja już zauważyłam, tak jak po wczoraj na Komisji Budżetowej. Jeszcze Szanowni Państwo, w porządku mamy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W paragrafie pierwszym udziela się z budżetu gminy IU pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pod nazwą odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w obrębie Lasotka, odbudowa drogi powiatowej IU w Giżyce o długości 4,380 m i przebudowa drogi powiatowej IU w Miękinie. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 496 522 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a gminą IU. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy IU i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu uchwały. Nie widzę. Mam pytanie, czy mam czytać, bo przed chwilą to pan sekretarz te odcinki przedstawiał, a więc to samo jest w tym projekcie udzielenia pomocy. Nie czytać. To jest za tym, żeby nie czytać. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przedstawię projekt uchwały Rady Gminy z dnia 29 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowej Sochaczewskiego na realizację zadań inwestycyjnych. Projekt składa się z 5 paragrafów i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. I proszę o ten projekt, który wcześniej przedstawiłem. A więc w związku z tymi potrzebami finansowymi jest konieczna uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w związku z czym postanawia się zaciągnąć w roku 2018 kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w banku wybranym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 1 milion złotych. Zabezpieczenie ze spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2019-2027. Spłata zobowiązań nastąpi z własnych dochodów gminy. Wykonanie uchwały
powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Co do projektu? Nie widzę. Mam pytanie do szanownych państwa, czy czytać? Kto jest za tym, żeby nie czytać projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię projekt Rady Gminy z dnia 29 maja 2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt składa się z 5 paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem powyższego projektu, proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Wchodzimy pani skarbnik tytułem poprawek odnośnie podjętej uchwały na poprzedniej sesji dotyczącej diet. Szanowni państwo, musimy dokonać poprawki z uwagi na nadzór wojewody dotyczący ostatniej uchwały z 10 kwietnia, a mianowicie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla sołtysów. I najprostszą formą, myślicie pan, od razu jest zainteresowanie. Mi się to podoba. Szanowni państwo, najprostszą formą naprawy tej uchwały z ubiegłej sesji jest uchylenie i podjęcie kolejnej uchwały, a więc pierwszy projekt to dotyczy uchylenia zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Fiłowie oraz sołtysów. I w paragrafie pierwszym czytamy, że uchyla się uchwałę nr 187 przez 41 z 2018 roku Rady Gminy Iłów z dnia 10 kwietnia w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Iłów oraz sołtysów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, tamta uchwała według nadzoru powinna podlegać publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nie tak jak tam było zapisane, że wchodzi z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 maja. Więc w tym projekcie będzie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I od tego momentu dopiero będzie ta uchwała prawomocna. Więc w pierwszej kolejności proszę o przegłosowanie tej uchwały uchylającej i przejdę do kolejnej uchwały w sprawie ponownego przyjęcia uchwały dotyczącej wysokości stawek dla sołtysów. Dziękuję bardzo. Czy otwiera się dyskusję, bo tu będziemy likwidować tą uchwałę poprzednią. Nie widzę. Nie. No. Kto jest za tym, żeby poprzednią uchwałę zlikwidować, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie została uchylona. A więc wracamy ponownie do uchwały z ubiegłej sesji i w paragrafie pierwszym czytamy, że w uchwale nr 23 z 2014 roku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Iłów oraz sołtysów paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Ustala się dietę miesięczną przysługującym sołtysom w wysokości 150 zł z tytułu wykonywanych czynności. Ustalona dieta w paragrafie 3 punkt 1 przysługuje wszystkim sołtysom i wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jeszcze dodam tak na marginesie. Szanowni państwo, są
dzisiejsze, po prostu za dzisiejsze, za miesiąc maj otrzymacie Państwo wynagrodzenie na zasadzie dotychczasowym po staremu, tak? Do momentu uprawomocnienia się tej uchwały, czyli po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 14 dni, po prostu będzie obowiązywał nowy system wynagradzania. Czyli zapraszamy do kasy, a później. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, szanowny. To prosi o głos, radny Cieszyn. Szanowni Państwo, ja powiem to, co mówiłem w miesiącu kwietniu, że to jest taka niedźwiedzia przysługa przed wyborami na parę miesięcy, to niewiele co zmienia dla Państwa sołtysów, tym bardziej jeszcze moim zdaniem w złym właśnie świetle się próbuje przedstawić, bo słyszycie co jest z wynagrodzeniami osób publicznych Państwa teraz co się dzieje. O tym, że są kominy płacowe, że są zbyt duże uposażenia, przywilejowania posłów, burmistrzów i to jest, chcecie to, ja mogę zagłosować, ale to nie chodzi o sumy, jakie właśnie śmieszne wyjmiecie. Tak przestrzeń publiczną pójdzie to, że przed wyborami w gminie Jów podnosi się diety dla sołtysów. No, mówię, to będzie to działało tylko i wyłącznie na waszą niekorzyść. Ja nie wiem, dla mnie to jest takie kontrowersyjne, bo uważam, że wszyscy powinni mieć ustalane te diety razem, a nie dzielić zarówno wynagrodzenie dla pana wójta, jak dla kolegi wójta, bo to mnie mówi kolega, to dla kolegi wójta, jak i dla radnych i sołtysów, a nie za kilka miesięcy robić jakieś zamieszanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pan wójt. To znaczy, proszę Państwa, nie chciałem nic mówić, ale kolego radny, ja tak patrzę teraz na biednych sołtysów, to też z mocy ustawy dokłada im się, nie pytając, czy będą chcieli to robić. Szacowanie szkód. Teraz przejdziemy do omawiania tego tematu, proszę Państwa. To jest dla mnie bzdura, totalna bzdura, bo dlatego sołtys jako osoba pełniąca funkcję społeczną mógłby tam być, ale nie musi szacować, nie powinien swojego głosu używać. Ja nie wiem, prezes tutaj jest, Maciek Piecka, prezes Koła Łowieckiego, na te szkolenia jeżdżą. Ja uważam, to jest dla mnie to jest poroniony pomysł, ale proszę Państwa, tak się stało. Ja będę się tutaj wypowiadał co do, proszę Państwa, uważam, że to już wcześniej żeśmy proponowali, bo to jest takie dość dobre rozwiązanie, które spowoduje, że proszę Państwa, obecność Wasza i tak będzie obowiązkowa, bo musicie wiedzieć, musicie przekazywać informacje. Coraz więcej tych informacji od nas idzie. Naprawdę ja Wam współczuję, bo to nie jest takie proste, tylko ja też się zastanawiam nad jednym od długiego czasu, bo proszę Państwa, my mamy 40 sołectw. Żebyście Państwo wiedzieli, że nie ma tak, no Gostynin ma 30 chyba, gmina Gostynin, która ma 12 tysięcy mieszkańców. Największa na Mazowszu. Największa na Mazowszu, to ma 36, a my mamy 40. Nie chcemy tego redukować, bo to jest problem, my już żeśmy próbowali, żeby Państwa rozmawiać tutaj, ale mi się wydaje, że przyszłość taka będzie, że będzie trzeba zmniejszyć przynajmniej do 25. Moje jest takie zdanie. Natomiast na dzień dzisiejszy jest jak jest i tak uważam powinno być. Natomiast proszę Państwa, bo to jest logiczne by było. Natomiast kontakt sołtysa z radą czy sołtysa z urzędem jest potrzebny i on będzie potrzebny, bo jeżeli tej współpracy nie będzie, ja pamiętam kiedy jeszcze mój ojciec był w Giadze i był sołtysem, to wczoraj jeszcze mieli opiekunów społecznych, jeszcze było więcej tych obowiązków, ale ono było na innej trochę zasadzie działania. Natomiast na dzień dzisiejszy mnie to trochę przeraża i proszę Państwa, ale nie, no, my tego nie ustalamy, tak samo jak my nie likwidowaliśmy gimnazjów. Tak, panie dyrektorze, kolego, tak samo i my tych rzeczy nie wprowadzamy. Natomiast patrząc z punktu widzenia potrzeby tej dobrej współpracy, no to jesteście potrzebni i będziecie cały czas. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos?
Nie widzę. Pozwolicie, że przegłosujemy. Już nie będę pytał o czytanie, bo ona była w całości odczytana. Kto z szanownych Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Pozwolicie, że przejdziemy do punktu 10. Informacja kół łowieckich. I tu prosi o głos pan sekretarz, a później będę prosił pana prezesa. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, punkt nazywa się informacja kół łowieckich z wykonania planu odstrzału zwierzyny na terenie gminy. Realizacja szkód łowieckich i wielkość w 2017 roku. Omówienie nowelizacji ustawy. Ja bym chciał o tej nowelizacji, a później pan prezes. Drodzy państwo, jak wiecie, do 31 marca tego roku, jeżeli zdarzyła się szkoda w uprawie, szkodę to zgłaszało się do koła łowieckiego i komisja składająca się z przedstawicieli koła wraz z rolnikiem szacowała na tym polu, no i zostawało wypłacone odszkodowanie, no nie wiem, większe, mniejsze, może czasem kontrowersyjne, ale w większości jakby to było na zasadzie dogadania się tego zespołu z rolnikiem. Od 1 kwietnia weszła nowelizacja ustawy prawo łowieckie i teraz to na jednostkę pomocniczą, czyli na sołtysa, spada obowiązek brania udziału w tym zespole. Teraz to się nazywa zespół. Czyli w tym zespole ma znajdować się sołtys z wsi, gdzie szkoda się zdarzyła, przedstawiciel koła łowieckiego oraz rolnik, u którego szkoda się wydarzyła. Trzyosobowy zespół i ten zespół ma szacować szkody w terenie. Jeżeli rolnik nie zgodzi się z kwotą odszkodowania, to jest ścieżka odwoławcza do nadleśniczego. No, nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, dla mnie jest to kuriozum, że do nadleśniczego trzeba się odwoływać. No, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, ale leśnicy zdaje się bardziej znają się na uprawie lasu niż dymi na przykład. Chyba tak to jest chyba. Sam nadleśniczy mówi, bo byłem na spotkaniu w Łącku w stowarzyszeniu, no, że oni są przerażeni, bo jak kiedyś mieli dużo leśniczych czy podleśniczych związanych z rolnictwem, bo ci ludzie wywodzili się ze wsi na przykład, no teraz nadleśniczy mówi, ja mam 20 młodych chłopaków, wszyscy są z miasta i oni mają teraz być tym środkiem odwoławczym. No ale tak to jest. Dostali Państwo zaproszenia na szkolenie. No bo Państwo w tym szkoleniu muszą wziąć udział. Tak jak nadleśniczy musi zorganizować szkolenie dla Państwa, bo o tym mówi ustawa, tak jednostka pomocnicza, czyli sołtys, musi na to szkolenie jechać. Ja nie wiem, czy Państwo wszyscy pojadą, bo ja nikogo, czy Pan Wójt nie zmusi, tak, żeby do tego autobusu, żebyście Państwo wsiedli. Natomiast szkolenie jest 11, o godzinie 17, 11 czerwca, o godzinie 16 zostanie podstawiony autokar pod Urząd Gminy i od Państwa, tych, którzy przyjdą, zawiezie do Łącka, bo to jest na hali sportowej w Łącku. Organizatorem jest Nadleśnictwo Łąck i on robi dla sołtysów z całego nadleśnictwa, także tam Państwa może być 500 osób. Albo, nie wiem, 400, no nie wiem, może przyjdzie 300 albo 150, prawda? Natomiast wszyscy sołtysi na tym szkoleniu muszą być, no bo sołtys nie musi być w tym zespole, kiedy gmina nie ma sołectw. Czyli jak są, nie, na przykład są gminy wiejskie bądź gminy miejskie, gdzie nie ma sołectw, no to wtedy wysyła się urzędników na szkolenie. Czyli my na początku tak naprawdę żeśmy wyznaczyli 5 urzędników z urzędu, żeby na to szkolenie pojechali. No nie, nie może być. To musi być sąd. To nie może być urzędnik, bo jest w gminie sołtys, czyli jednostka pomocnicza gminy. Takie są zapisy ustawy.
No i trzeba się z tym zmierzyć, drodzy Państwo, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Może coś prezes jeszcze skomentuje te nowe zapisy o prawie łowieckim. Jeszcze przy, jak będą Państwo udadzą się do kasy, tam będzie taka kserokopia, taka zrobiona, co Pan Sławek podrzucił, będzie kserokopia i tam kasierka też Państwu wyda tą kserokopię, żebyście sobie Państwo tak w pigułce to przeczytali. No natomiast jest to dosyć kłopotliwe. No Ministerstwo Środowiska, znaczy inaczej, no Sejm tą ustawę podjął, a Ministerstwo Środowiska ją wprowadza w życie. Także to tyle. Nie, Pan Prezes ma mikrofon, jeżeli nie, to podam. Ja bym się najpierw Pan Prezes się wypowie, a później będę pytał. Ale chcę wiedzieć, że Pan Prezes ma wyjaśnić. Kto wymyślił taką wczesną, w ogóle 11 czerwca, tyle, kiedy my nie mamy czasu, plus godzina 17, to nie Pan Prezes wyjaśnił ani gmina, ani powiat, ani województwo. To wymyślił nadleśniczy z Łomska. Ale nadleśniczy już dawno powinien to zrobić, ale czas dopili, na niego naciskają, bo tak jak nadleśnictwa Radziwiłłów, czy nadleśnictwo Gostyni już jest po szkoleniach, to nadleśniczy z Wąska, ale to do nadleśniczego trzeba z pretensją, bo to on, bo on ma obowiązek przeprowadzić szkolenie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Prezesie o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, gdybyśmy organizowali to spotkanie, to organizowalibyśmy to w naszej obecności i po południu, także dla wszystkich byłoby to super, ale niestety nie mamy jakiś wpływ na to szkolenie. Zima minęła, a ustawa się zaczęła na wiosnę, także. Szanowni Państwo, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, poinformuję Państwa w sumie o wykonaniu planu za rok gospodarczy 2017-2018. Kłowiec, Pierzbici, Jułowie, Dzierżawi, obwody na terenie Miliów numer 365 i 366. W sezonie łowieckim 2017-2018 plan pozyskania i stan pozyskania był następujący. Dziki, zaplanowano 103 sztuki, plan zwiększono o 20 sztuk. Łączny plan pozyskania dzików wyniósł 123. Pozyskaliśmy 96 sztuk dzików. Sary zaplanowano 78, pozyskano 74. Sary plus stwierdzone upadki to są 3 sztuki. Jeśli chodzi o jeleni, zaplanowano 34 sztuki, pozyskano 33. Na obecny rok, a jeszcze powiem o szkodach. Szkody, jeśli chodzi o szkody, otrzymano 28 zgłoszeń szkód, uznano 27, jedna była nieuznana. Sporządzono protokoły z likwidacji szkód na łączną kwotę około 17 tysięcy złotych. Odszkodowania zostały wypłacone w całości. Plan pozyskania na sezon 2018-2019. Teraz mamy troszkę, zmieniamy też plan, jeśli chodzi o odstrzał dzików, z uwagi na to, że mamy plan po prostu w sumie minimalny, a po prostu w sumie górna granica nie jest określona, z uwagi na to, że jaki stan zwierzyny będzie, tak po prostu w sumie będziemy pozyskiwać. Mamy taki minimalny plan na 57 sztuk, z tą tylko różnicą, że w ostatnim tygodniu ukazało się rozporządzenie wojewody z uwagi na rozprzestrzeniającą się chorobę ASF-u. Zostaliśmy zobowiązani do odstrzelenia jeszcze 31 sztuk jako odstrzał sanitarny ponad plan. To jest nasz plan, który musimy zdecydowanie wykonać. Jeśli chodzi o sary, jest to 108 sztuk, jeń 39. Chciałbym tu nadmienić w sumie, że jeśli chodzi o dziki, jest to tendencja spadkowa. Uwagi na to, że biorąc pod uwagę statystyki z sezonu poprzedniego do tego sezonu, jest w sumie zmniejszona ilość w ogóle tak ilości dzików, jak i zgłoszonych szkół. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o... Proszę o uwagę. O tą ustawę, która po prostu wymyśliło Ministerstwo Środowiska. Niestety po prostu my też nie jesteśmy z tego powodu zachwyceni, z uwagi na to, że szacowanie szkód będzie po prostu przez inne osoby, a niestety, ale to są pieniądze z naszego portfela, z naszej kieszeni, które musimy pokryć. I po prostu oczywiście będziemy uczestniczyć w tych odszkodowaniach, ale jeśli chodzi o urząd,
jest obowiązane po prostu w sumie terminami. Te terminy muszą być zachowane. No i w sumie tutaj jest to bardzo ścisłe po prostu w sumie, dlatego że dlatego po prostu w sumie no niestety Państwo musicie się w taki sposób szkolić. Wiem, że są sygnały do ministerstwa i prawdopodobnie ta ustawa w niedługim czasie być może zostanie zmieniona, ale na dzień dzisiejszy jest taka jest i po prostu w sumie trzeba do tego po prostu w sumie no, podejść z rozsądkiem i niestety ale gmina musi po prostu wykonywać narzucone im obowiązki, a my po prostu musimy też się do tego dostosować. Nie jest to po prostu w sumie też dla nas wygodne na przykład, żebyśmy my po prostu w sumie w taki sposób uczestniczyli w tych szacowaniach, tym bardziej, że jednostką władczą też po prostu w sumie jest na leśnictwo, gdzie na leśnictwo nie ceni szkód od 20 lat już, ponad 20 lat. Szanowni Państwo, ja może tutaj, jak już jestem przy głosie, chciałbym po prostu w sumie no, też powiedzieć, że nasze koło po prostu w sumie jest już na tym terenie od 70 lat. W tym roku obchodzimy 70-lecie obchodu i 25 sierpnia o godzinie 18 w kościele parafialnym w Głowie będzie uroczysta msza z tego powodu, na który serdecznie wszystkich zapraszam. I po prostu w sumie nasza, jesteśmy tutaj w waszej społeczności w sumie już od tylu lat. Jednamy się z wami, staramy się po prostu, aby to wszystko wyglądało w sumie jak najlepiej. I tak samo po prostu sobie walczymy z tymi szkodami, z ochroną tych upraw. Jeżeli oczywiście ktoś ma jakieś tam pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, prosi o głos Pan Tomaszewski z agencji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zgromadzeni. No jest to bubel prawny. W mniemaniu izb rolniczych. Izby rolnicze zabiegały o to, żeby izby rolnicze były mocniej zamocowane w systemie odszkodowawczym, czyli w systemie, który by pozwolił na szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań realnych dla rolnika. Niestety widać tu lobby najmocniejszego koła łowieckiego, który znajduje się w Sejmie. Moi drodzy, tam zrzeszają się posłowie bez względu na opcje polityczne i ktoś doszedł do wniosku, że izby rolnicze jednak nie, bo dlaczego nie? Dlatego, że izby rolnicze jest to ciało może słabe, ale mają radców prawnych na etatach i zaczęły się w niektórych izbach rolniczych w kraju. Izby rolnicze niektóre w kraju opracowały ścieżkę dochodzenia praw odszkodowawczy przez rolnika i zaczęły się pozwy w sądach wobec kół łowieckich. A więc ktoś wpadł na pomysł, a tym ktośem był poprzedni minister Szyszko, żeby wyeliminować izby rolnicze z tego procederu, z tego procesu. I mamy efekt, jaki mamy. Zawsze mnie do sołtysów. To, co sekretarz powiedział, dostaniecie Państwo przy kasie, to jest ksero, pozwolę sobie zrobić ksero takiego streszczenia z Gazety Sołeckiej, czyli z gazety takiej branżowej, z Gazety Sołeckiej. Jest to naprawdę fajna gazeta. Szkoda, że i urząd mnie nie prenumeruje gazety z tego magazynu, tego miesięcznika. I dlatego izby rolnicze przez Krajową Radę Izb Rolniczych wnioskują o zmianę tej ustawy. I tu też jest wypowiedź ministra Kowalczyka, że taka zmiana prawdopodobnie będzie, nowelizacja tej ustawy. Tu koleżanko mówię, że możecie nie jechać na te szkolenie, ponieważ ustawodawca zadbał poprzez Lasy Państwa. Możecie sobie wejść na stronie lasy.gov.pl i można przejść takie szkolenie, teraz modne jest, laryngowe. Musimy sobie poklikać, tak, i można wyjść w pole, szacować straty, bo to naprawdę flachę temu, kto to wymyślił. No idiotyzm 2018 roku. Mówimy o stratach niejednokrotnie bardzo poważnych, bo straty są w sadach, straty są w zasiewach, w uprawach warzyw i te szkód niestety nam przybywa. Widzimy w polu, co się dzieje, jelonki, sarenki, szki dziki. Tak więc do tak poważnych spraw ustawodawca poszedł z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy chcecie jechać, czy nie chcecie jechać. Moim zdaniem bojkotować to nie jechać. Niech ustawodawca myśli, niech ma taki sygnał czytelny od sołtysów, że jednak coś jest nie tak. Nie jesteście zainteresowani tematem. To są naprawdę poważne sprawy.
Tak więc z mojej strony w tym temacie wszystko. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli z racji tego, że troszeczkę się spieszę, szybciutko drugi temat. Mianowicie od 18 maja zmieniła się ustawa o zatrudnieniu obcokrajowym. Weszło w życie nowe pojęcie, mianowicie pomocnik w gospodarstwie i nowy typ umowy cywilnoprawnej, gdzie przy tej umowie nie mają zastosowania umowy kodeksu pracy, zapisy kodeksu pracy, czyli nie ma ceny minimalnej, czyli za godzinę czy dniówki, czy miesięcznej, jaką rolnik musiałby, przeważnie z Ukrainy, zaoferować. Tu jest zostawione do dogadania się między rolnikiem, czyli pracodawcą, a pracobiorcą. Na podstawie tej umowy może być zatrudniony też i Polak. Na podstawie tej umowy ubezpieczamy, czy Polaka, czy Ukraińca, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to 184 zł miesięcznie płacone. Niestety nie dzieli się to na dniówkę. To niestety, jeżeli ubezpieczamy takiego pracownika od 15 maja, no to płacimy za cały miesiąc. Nie, 142 plus za każdy dzień. A, to ta druga część, przepraszam. Dwa konta są wysokie. Tak więc rozmowy są umowy. Tam może na wsiach tym byli zainteresowani. Czy Ukraińca trzeba wpisać, że się zapoznał? Tak, czy Ukraińca trzeba zapisać, albo przetłumaczyć, albo zapisać taki zapis, że on zrozumiał, co tam jest napisane i musi się podpisać. Unikniemy tłumaczenia tejże umowy. I umowa musi być dwóch egzemplarzy. Jedna dla rolnika, druga dla Ukraińca. Tak więc moi drodzy, to jestem jeszcze chwilę. Jeżeli nie, to przepraszam bardzo, muszę się ewakuować z przyczyn takich służbowych. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pan sekretarz. Jeszcze odnośnie tej ustawy prawo łowieckie i tego doszkolenia, no jak państwo decydują, tak będzie, no czy pojedziecie, czy nie, to nikt was nie zmusi. Natomiast to prawda, że ta ustawa podobno ma być zmieniona, bądź zawieszone przepisy obecne. Czyli jeżeli zawieszą przepisy obecne, no to wrócimy do tego, co było przed. Natomiast tego jeszcze nikt nie wie. Natomiast autobus będzie postawiony o 16 tego 11. Nadleśniczy ma podobno w catering zainwestować, tak że może warto jechać. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że przejdziemy z kół do spraw różnych i tutaj wertujemy wszystko, więc i koła, i sprawy różne. Prosił o głos Jan Krasiński. Wybaczcie państwo, że jeszcze raz zabiorę głos. Zaczęło się bardzo patriotycznie i chciałem do tego nawiązać. Nie wiem, czy zauważyliście, że na terenie szkolnym, już w szkole podstawowej, imienia marszałka Józefa Piłsudskiego powstała jeszcze gimnazjalna tablica z okazji stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości. Zapraszam ewentualnie zainteresowanych. A tam jest z drugiej strony, bo Pszura, bitwa na Pszuro to nie tylko 39 rok, to również i pierwsza wojna. Natomiast 39 roku jest piękne zdjęcie Jułowa, gdzie zniszczony budynek, można byłoby go zidentyfikować. A w tle jest pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, więc na pewno jest to Iłów. Więc zapraszam. Chciałem przy tym powiedzieć, że tablica powstała ze środków jeszcze Rady Rodziców Gimnazjum. Wszystkie zresztą były współfinansowane i chciałem wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy dotychczas pracowali w Radzie Rodziców, a najdłużej prawie do końca pracowała pani Renata Bartosiak i rzeczywiście dużo inicjatywy, nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o tę tablicę, ale mnóstwo sprzętu sportowego. No nieprawda, że pani Bartosiak kiedykolwiek była przeciwko
rozwojowi sportu. No ale to tak na marginesie. Ponadto chcę powiedzieć, że z tej też okazji przy udziale Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Płocku i Koła w Iłowie próbujemy zrealizować 100 km na setną rocznicę odzyskania niepodległości rowerem wzdłuż Wisły. A wiem, że w Iłowie sporo osób kręci, więc gdyby ktoś chciał dołączyć, a ja panu wójtowi już zdążyłem wcześniej wręczyć plakat na ten rajd. Chcę powiedzieć, pani dyrektor wyszła, ale zgodziła się dla tych, którzy nie będą w stanie z powrotem do Płocka wrócić na rowerze tego samego dnia, by odbyć nocleg. Zgodziła się również na to, by kuchnia ugotowała grochówkę, więc spróbujemy również, żeby to miało wymiar rzeczywiście wychowawczy, edukacyjny, bo to ważna sprawa, przyjąć młodzież, przynajmniej w części tego rajdu. Gdyby ktoś był zainteresowany, a wszystkich zapraszam, jeszcze mam plakaty, wprawdzie już nie kolorowe, ale kolorowe to mogą się znaleźć. Zapraszam, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolicie, że może mi to umknąć, ale już chciałbym dziś poinformować Państwa, że następna sesja jest 27 czerwca o godzinie 10. 27 czerwca o godzinie 10. Przedstawienie z okazji odzyskania niepodległości przedstawi nam młodzież ze szkoły podstawowej w Iłowie przed rozpoczęciem sesji, a więc tak jak dziś było. To jest środa, 27 czerwca. Otwieram dyskusję. Prosi o głos Rady Marzyńskiej. Ja do sekretarza może takie, nie dobra bez mikrofonu, bo jak ten autobus ma jechał z tymi sołtysami do tego Wojska, może nie tylko do sekretarzy jakby tak, nie tylko spod gminy, bo jakby pojechał przez Giżyce, Brzozów i Nałąc i może by zabrał tych sołtysów po drodze, to by było tak, po co będę gonić tu, chociaż tam w rejonie sporo też sołtysów. Także proszę, ja od razu odpowiem, no może taki dobry pomysł, tylko teraz tak, no jak będzie kierowca wiedział, który sołtys jedzie, a który nie jedzie? To na no to trzeba by na przykład zrobić listę w urzędzie gminy i po prostu, no bo ja namawiam wszystkich, ja nie wiem co by na szkoleniu, no może na tym szkoleniu, drodzy Państwo, będzie na przykład to, że ktoś wystąpi i odczyta zapisy ustawy. Ale uważam, sekretarzu, że nie jest to takie trudne, żeby się zapisywać. No myślę, że nie. Jeszcze jest trochę czasu. Jeżeli puścimy, to dzisiaj powiemy, że na przykład w Sołtysie tam z terenu Giżyk spotykają się tam w takim punkcie, czy w takim punkcie, z Brzozowa tam przy kościele, czy gdzieś, no jest to i to tam z Brzozowa, i no to... przy Wętrzeniewach tam też gdzieś jakieś... No ja zapraszam serdecznie. I kroka się zatrzyma i... No to dobrze, okej, okay. No to jest jakiś pomysł, to ja zapraszam serdecznie. Niech Państwo się zapisują, czy u mnie, czy u Pani Mirki Kujawy. Może być osobiście, może być telefonicznie, nie ma problemu. Ja taką listę zrobię i wtedy kierowca będzie wiedział, kto z Państwa jedzie, kto nie jedzie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dalej, jeszcze nie przewodniczący. Proszę Państwa, mam taką prośbę, mówię Pani z Rady Powiatu. Nie, kochani, no jeżdżę na teren Modlicza i tam dawno są te pobocia wykoszone przy tych drogach, a u nas to naprawdę jest strasznie. Strasznie. W Brzozowie jest ferek, trójkąt niewidoczny wyjazd od kierunku Ostrowcy. Nie wiadomo, czy to ma wykosić powiat, czy Sochaczek, bo to jest droga powiatowa, włączy się z województwo. Nie ma tego, kto wykosić. Gminne drogi to, że samo, nie jedzie się jak w tunelach, nieruszone nic. Czy to raz tylko w roku będziemy kosić
powiatowe drogi, bo ja widzę, że tam na terenie Łowicza to już dawno wykoszone są raz i niedługo będą kosić może drugi i trzeci. A tu u nas w powiecie się nic nie dzieje, chyba że na naszej gminie się nic nie dzieje, bo może na innych gminach w naszym powiecie są tam inaczej zadbane. Ale tu u nas to jest strasznie. Dalsza sprawa, proszę Państwa, co chodzi o tą organizację święta, które się odbyło w niedzielę w Brzozowie. No doszły mnie takie pewne dosłuchy, że bardzo znikoma była reklama tej uroczystości. Jak wiemy, ludzie zajęci są w truskawkach. Nie każdy jest w Brzozowie, żeby tego wielkiego plakatu przeczytał, coś się dowiedział. Tylko nie było, mamy tablice sołeckie. Także można by było coś powiesić więcej, żeby ci ludzie wiedzieli. Niektórzy zdziwieni, że coś takiego się działo. Ale trudno, to już jest sprawa taka, że na drugi raz trzeba zwrócić na to uwagę. Proszę Państwa, no o wszystkim się tutaj mówi, o wszystkim mowa, ale o sali gimnastycznej w Brzozowie ani słowa. Nic nie wiemy, co się dzieje i jak. Czy ruszył przedsacz był, czy kiedy ta rozbudowa ruszy, czy na starczy pieniędzy, czy nie starczy. Bo wiemy, o drogach żeśmy się pochwalili, potrzebne, niepotrzebne, ale tutaj jak wiadomo, drogi są wszystkie potrzebne. Ale no, uważam, że może niektóre mniej są potrzebne, a niektóre bardziej są potrzebne drogi. No ja uważam, mamy taką drogę strategiczną od Zalesia do Kaplicy i do szkoły dzieci. No i tej drogi nie możemy tam już chociażbyśmy za swoje pieniądze zrobili, wujcie, bo widzę tak jak tam strażacko takiego ruchu nie ma jak tam jest ruch. I można by było to pomyśleć. Nie wiem, czy była ta komisja tam, żeby tę drogę zakwalifikować, czy nie było, ale uważam, że powinno się to pomyśleć o tej drodze, bo to jest ta droga tam bardzo potrzebna. Bo jak wiemy, 8 klas teraz będzie, to tam tych dzieci będzie więcej, będą na pewno chodzimy na piechotę, czy jeździli z rowerkami z Zalesia po Ulinki i tak dalej. Także uważam, że tą drogą powinniśmy sobie się ciągnąć. Jak nie my, to już następna rada i tak dalej. Ja bym miał tyle, proszę Państwa, no cóż, z tym szkoleniu. Ja to uważam, że po co to szkolić, po co te szkody, proszę Państwa, wystarczy postawić znaki takie jak na drogach swoje, bo pan dzika zjeździ, no i nie będziemy płacić odszkodować. I po co szacować, bo wiecie, jak jest na drogach. Jak jechać, niech mi ktoś wytłumaczy, jak jeździć, jak stoi znak uwaga dzika zjeździ. Czy zatrzymać się, przenieść samochód? Czy coś, bo to ja nie wiem jak jechać, bo taki łoś pędzący z dużą szybkością, taka masa ciała, przecież to można się nawet zatrzymać, jak uderzy w samochód, to jest zniszczony, albo może być śmiertelny. No znam takie przypadki, że ludzie giną, albo tam zamykali i tak dalej. To jest takie, to nie jest, jeżeli bym się dał... Bardzo proszę uwagę. Jeżeli by się miał zajmować leśniczy tym, to uważam, że niech zakupi łańcuchy i pokoruje tą swoją zwierzynę, żeby nie wychodziło i to by było najprostsze. Ja bym miał tyle. Dziękuję bardzo, proszę o głos na prezydenta. Panie burmistrzu, panie sekretarzu, drodzy radni, drodzy państwo, to i państwo zaproszeni goście. Ponieważ zostałem wywołany, można powiedzieć, do odpowiedzi. Ja się nie będę usprawiedliwiał, ale ja nigdy nie paliłem. Plastikiem nie palę. Od roku nie żyje moja mama, a ja nadal, tak jak miałem, mam kosz i nie produkuję nawet kosza śmieci na miesiąc, więc ja nie mam takich potrzeb. Drodzy Państwo, najlepiej to wpaść, nakrzyczeć i powiedzieć, nie mam czasu, odejść. Ciężko się mówi i bardzo może nie przyzwoicie o osobach, które są tu nieobecne. Ale najmniej ekologiczną osobą na tej gminie to jest właśnie moja była żona. Bo od 5 miesięcy, drodzy Państwo, nie ma w ogóle nawet kosza na śmieci. Gdzie do tej pory śmieci były kładzone do mojego kosza. Następna rzecz, drodzy Państwo, jeśli chodzi o palenie polio, a przecież to jest czas, to były palone na Mazowszu tonie, więc nie udowodni ta kobieta, kto tutaj gruje w stronie kobieta. Dziękuję bardzo, nie powinny tutaj w ogóle być wyjaśniane. Załatwcie to między sobą na prywatnym życiu. Pani Kilowi przyszła i podnosiła. Proszę pana, nas wasze życie prywatne nie obchodzi. Pan Pani skarbnik, czy sprawa formalna, czy pytanie? Jeżeli sprawa formalna, chciałam odpowiedzieć panu Bartkowi. Między
kolega Marek Koczajewski powiedział odnośnie wycinania tych rowów. Kolego Bartku, na komisji rolnictwa, która się odbyła 25, padł taki wniosek, żeby wynająć firmę. Oczywiście. Firmę, która ma taki sprzęt. Nie to kosiarka rotacyjna, tak tu koleżanka Renia nam powiedziała kiedyś, że przyjechał po tam i pojechał. Ja nie powiedziałam, po prostu zobaczcie. No tak, ale no mówię, to takie były. Takie były słowo. Także padł wniosek, żeby wynająć taką firmę i ją prosił. Taki wniosek. Taki wniosek. Dziękuję, prosił o głos Radny Cieśle. Bardzo szybko, Szanowni Państwo, bo też się spieszę odnośnie nowej ustawy Prawo łowieckie, to ta ustawa daje również możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy. Trzeba zgłosić odpowiedni wniosek w starostwie i wtedy nasze grunty nie wchodzą w rewir obwodu łowieckiego. Myśliwi, jeżeli nie mamy szkód, bo jeżeli mamy szkody, no to musimy wpuszczać myśliwych na swój teren. Jeżeli nie mamy, to nie ma strat, nie chce myśliwych widzieć, to taki wniosek składać i to jest akurat uważam dość uczciwe. Przyznam tu rację panu prezesowi, że rzeczywiście szkoło wiedzików troszeczkę spadło, nie od dwóch lat nie ma strat, co nie znaczy, że nie przeniosły się w inny rejon. Być może tak, to być może tak jest. Natomiast saren i jeleni jest bardzo dużo i one powodują bardzo duże straty w sporze. One zgryzają tak osobiny, że później te tereny, tak, ale to boby to jest jeszcze co innego, bo to jest, ale tak, ale to jest ustawa, że tak powiem, chronione jest pod to tutaj koła łowieckie mają małe pole możliwości. Panie wójcie, czy wrócę do tego, co na początku pan insynuuje nieprawdę albo półprawdę, a to jest bardzo groźne. Otóż ja jako radny nigdy nie podejmowałem żadnej decyzji o przyłączaniu mieszkańców do tego, żeby się podłączyli. To jest poza moją w ogóle wiedzą. Natomiast to trzeba uczynić, trzeba wystąpić o wniosek do Urzędu Gminy o to, by warunki techniczne Urząd Gminy udostępnił i samemu szukać sobie firmy. Te firmy można znaleźć od 100 zł do za metr bieżący takiego dociągu, to znalazłem nawet, Szanowni Państwo, można się dogadać, za 35 zł. To jest stanowcza różnica i uważam, że ci, co zrobili to wcześniej, no to mają ten komfort, czy już mają to za sobą i bardzo dobrze może zrobili, ale zapłacili drogo, moim zdaniem. Ja myślę, że się uda to taniej zrobić, a to, że ktoś tam będzie, ja to też, to spowoduje w mojej ocenie taki straszny podział, no bo jeżeli ktoś zapłacił, a ktoś będzie miał, a to będą naprawdę, myślę, że niedużo tam, kilka osób, to ja uznaję, że to jest niesprawiedliwe, bo ja muszę zapłacić za te swoje przyłącze. To uważałem, że wszyscy z tego terenu, co nie mieli wody, to straty ponosili i gdyby wszyscy mieli te przyłącza z jakąś taką bonifikatą za mnie, to tak, a teraz to nie ma, uważam, co kombinować. Szanowni Państwo, na drodze 575 za Igłowem powstała jezdni wyrwa. I teraz tak, ja myślałem, że to powstanie tam na 2-3 dni i wyrwa i ci drogowcy ją usuną. Natomiast nikt nic teraz nie robi z tym. Ten tłuczeń samochody wybijają. Niektórzy jadą rozpędzeni, to urywają normalnie, można zawieszenie urwać. No tak nie może być, no to jest tylko w Polsce chyba możliwe. Nie ma żadnego oznakowania z rozpędu, które można się tak naprawdę... No nie ma. To trzeba jakoś zadziałać, nie wiem. Karton jakiś z napisem zrobić, dzwonić, bo wyrwa jest. I kiedy, może wiecie Państwo, kiedy to zostanie naprawione. No jeszcze tylko źle zrobiłem, bo najpierw powinienem zacząć od kącika historycznego, bo to jest bardzo ważne. A zająłem się takimi sprawami bieżącymi, ale to z emocji. Odnośnie Konstytucji 3 maja, bo przecież jest majem, więc
to święto nie mogło się, przede wszystkim trzeba powiedzieć i jasno podkreślić, w czasach PRL-u obchodzić, dlatego, że równość i sprawiedliwość to nam Armia Czerwona przynosiła i system komunistyczny, a nie Konstytucja 3 maja z 1793. Tak w propagandzie to było bardzo niewygodne. Dlatego nie można było tego święta obchodzić. Dzisiaj jest to, dzisiaj się to zmienia. Pamiętajmy również o zamordowaniu rotmistrza Witolda Pileckiego. Teraz były obchody w Warszawie bardzo mocno wyeksponowane. Komuniści go w 1948 w maju, kiedy jest wiosna, jest pięknie, wszystko budzi się do życia. Ten młody człowiek, młody bohater, patriota kończył żywot w kazamatach ubeckich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Asia. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że wydarzenie w Brzozowie było nagłośnione we wszystkich dostępnych mediach na terenie powiatu sochaczewskiego. Tylko trzeba sięgnąć do tych mediów. Szczególnie zachęcam Państwa, żebyście Państwo korzystali z naszego portalu ilow.pl, bo zauważam, że no nie sięgacie do tego portalu, a tam pojawiają się relacje z wydarzeń, które się odbywają na terenie naszej gminy, jak również zapowiedzi tych wydarzeń, a także komunikaty i ogłoszenia. Była tutaj mowa o tym, że mieszkańcy nie wiedzą, że Urząd Gminy inaczej pracuje. No ale Państwo nie próbujecie szukać informacji, nie dowiadujecie się, no więc ja myślę, że po prostu trzeba zaglądać na tą naszą stronę, tam naprawdę wszystko jest. I też zachęcam, żebyście Państwo mówili mieszkańcom o tym, że taka... Ale takie kartki puszczamy. Taki portal jest, tak? Bo ja odnoszę wrażenie, że Państwo nie wiecie. Ale sezon truskawkowy nie ma czasu. Właśnie tak, ale... Nie są w takich miejscowych z gospodarstwem w Brzozowie, żeby zobaczyć, że bo były nie tylko w Brzozowie, były trzy takie duże, wymieszane prawice. Ale jak pójdzie się do Brzozowie... No tak, natomiast proszę Państwa, no ale okej, no to mamy w końcu listę polecony, no każdego zapytać, nie. Natomiast tutaj ja się z prężarką Joanną muszę zgodzić. Odwiedzajcie Państwo naszą stronę www.ilow.pl. Tam się teraz dzieje, to prawda, wcześniej działo się może mniej, natomiast dzieje się na bieżąco i tam naprawdę, że tak powiem, dzisiaj się wydarzyło, jutro można o tym przeczytać. Także tutaj koleżankę Asia za to odpowiada i ta robota jest teraz tam na bieżąco robiona i serdecznie zapraszam jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A jeszcze, jeżeli ja jestem przy głosie, nie mogę przewodniczący, ja jeszcze wrócę do tych szkół łowieckich, bo kolega Maciej podjął jeszcze temat tak zwanego oświadczenia, które można złożyć u starosty i wyłączyć swój grunt z polowań. No bo można wyłączyć z grunt z polowań na zasadzie oświadczenia, natomiast żebyście Państwo wiedzieli, że wtedy już nie należy się odszkodowanie, tak? Jeżeli ta szkoda się u Was na polu wydarzy, to jak Wy wyłączycie swoje grunty z polowań, czyli że koło łowieckie wejść tam nie może, no to też odszkodowania nie ma. Zgadza się, Panie Prezesie. Natomiast jeszcze takie swoje przemyślenia, bo nie wiem, czy się Państwo zgodzą, czy nie. Na Mazowszu mamy rozdrobnienie gospodarstw, czyli tam jest 10 hektarów, ktoś ma 20, ktoś 50, w naszej gminie, no może największy ma 200. Natomiast w województwie na przykład warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim czy pomorskim gospodarstwa są i o areale 5000 hektarów. To są całe przedsiębiorstwa, nie gospodarstwa. I teraz sobie Państwo wyobraźcie, że kilku właścicieli idzie, bierze kartkę papieru, idzie do starosty i wpisze oświadczenie i wyłącza te grunty z polowań. No bo nie wiem, bo tak, ma takie podejście, bo nie lubi myśliwych, albo jest ekologiem, albo jest pseudoekologiem. I teraz Państwo sobie wyobraźcie, na tych 5 hektarach mnoży się i wychodzi to na te sąsiednie pola, tak? No bo u nas to są małe te areały, a tam są po prostu ogromne, bo to są areały popegierowskie, nierzadko 5 i więcej tysięczne. Także to dla mnie to jest następne kuriozum tej ustawy, że no, można sobie wyłączyć na przykład 5000 hektarów z polowania.
I tam się mnoży, a do sąsiada wychodzi i zgryza, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radna Berna. Szanowni Państwo, tak, w kolejności chronologicznej, nawiązując do tego, co mówił Pan Sławomir Tomaszewski i zatrudnienia cudzoziemców. Dzisiaj rozmawiałam z Panem Dyrektorem Krzysztofem Wasilewskim. Jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do rolników i do tego, jak ułatwić zatrudnienie. Jak Państwo wiecie, wniosek już teraz niestety przez internet trzeba zarejestrować. Jest kwestia załączników, czyli skanów. Idą na rękę, skany można po prostu nie robić skanu, tylko ksero z oryginałem oczywiście się jedzie również dokumentów i zawozi się do urzędu pracy. Godziny są w tej chwili 8.30, 10.30 ze względu na to, że wprowadzenie jednego cudzoziemca później obróbka, że tak powiem, to jest około 40 minut. Dlatego tylko są dwie godziny przyjmowania tych wniosków. Natomiast no i przyjmowania, znaczy, no, ale pan dyrektor powiedział, że ponieważ jest taka sugestia, to jeżeli będzie więcej jeszcze osób chciało, to zostaną te godziny przesunięte dla wygody Państwa, tak żeby to było w godzinach południowych, kiedy nie jest się na polu. To taka pierwsza uwaga. W każdym razie wszyscy mogą, znaczy jest duża pomoc ze strony Urzędu Pracy. Druga sprawa to jest wczorajsza uroczystość w bibliotece. Na Pani ręce, Pani Aniu, podziękowania od uczestników, uczestniczek głównie tego bardzo, bardzo miłego wieczoru. Panie wójcie, ale poszły głosy, nie ma Pana wójta, niestety. To jest, tak, ale po prostu była taka uwaga. Występ naszego zespołu i łowiactw. I tu przykra sprawa, bo osoby znane w gminie były na początku uroczystości, w występie dzieci ze szkoły w Giżycach, były na występie ten z babek i przed samym występem naszego zespołu podniosły się i wyszły. Przykre. Po prostu. To zostało zauważone przez członków zespołu. Nie było im miło. Kolejna sprawa. Jak Państwo wiecie, jest teraz akcja spotkań ministrów z mieszkańcami. W naszym powiecie w tej chwili odbyły się 3 takie spotkania. Było 2 ministrów w Nowej Suchej, w Rybnie, a ostatnio 26 maja w Młodzieszynie był minister rolnictwa. Było jakieś 120 osób mniej więcej na tym spotkaniu. Tematy były poruszane, które interesują rolników. Przyjechali rolnicy nawet już z powiatu, tak, z Baranowa, z powiatu żyrardowskiego, chciałam to powiedzieć. Ale był człowiek również z Sierpca, rolnik. ASF, dopłaty, zatrudnianie cudzoziemców. Były również pytania takie bardzo problemy indywidualne, gdzie już minister prosił o kontakt przez posła ziemi sochaczewskiej. I ostatnia moja sprawa, to jest prośba do pana wójta, nie ma pani Anety w tej chwili również, ale prośba i do państwa sołtysów. Sadownicy, głównie sadownicy, ściągają pszczoły. Pszczoły są na wagę złota. Proszę Państwa, ja jadę i cóż widzę? W godzinach południowych, kiedy jest absolutny zakaz oprysków, a jeżdżą Państwo i pryskają. No teraz nie w naszej okolicach na szczęście, ale w okolicach Ełku zginęło 200 pszczoły z 200 u
bo ktoś sobie opryskał 60 hektarów rzepaku o godzinie 17, kiedy jest największy, wtedy pszczoły najbardziej latają. I oczywiście wyrządził szkodę sobie, wyrządził szkodę innym i bardzo, bardzo proszę, ja nie mówię już o tym, że właściwie każdy ma obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji, ale po prostu prośba o to, żeby no, może nawet poszły informacje obiegówką do ludzi, że tego się nie robi. Bo to są gigantyczne straty dla, nie tylko dla sadowników, dla środowiska, ale dla tego człowieka, który to robi. Po prostu to on sobie sam szkodzi. Dziękuję bardzo. Ja prosiła o głos pani sołtys Zbyniewa. Prosi o głos pan sołtys Zbyniewa. Ja tu bardziej działem do wójta, bo ta droga, która idzie z naszochodu, ta powiatowa, to kawałeczek tam zrobiły tej drogi, a dalej to są straszne te doły. Jak tam z nimi można no, dojść do sytuacji, żeby to dokończyły? No, no tam bardzo jest źle, z tej góry to tam takie doły są, że no, tam nie, trzeba by tam chować do 10 na godzinę. Można urwać koła. No i przy wyjeździe na drogę wojewódzką, tą płocką, u dawniejszej pani wieczkowej rośnie taki wielka tuja w ogródku. Te gałęzie wypuściły na zewnątrz, sięgają aż chodnika i dalej jak wyjeżdża się na tą drogę, nie widać. Należałoby się podciąć. Ja się stąd z nikim tam nie widzę, bo będę tam może tam komuś tak nadmienił, ale ja tam nie wiem, kto tam teraz mieszka i tam co tam przyjeżdżają chyba raz tam telefonnie. No i to trzeba by było zwrócić uwagę, bo naprawdę jest, nie można wyjechać. Czarna pojezdnie, kiedy chwilić na wojewódzką drogę, dopiero można wyjechać. Dziękuję. Prosił o głos sołtys Henrykowa. Wcześniej do mnie się zwracał. Bardzo proszę panie sołtys. Panie wójcie, ja mam pytanie odnośnie tych działkowiczów, tego podnoszenia im tam te śmieci i tak dalej. Czy to są tylko te działkowicze, by ponosić koszty, którzy przyjeżdżają tylko na 2 miesiące, czy ci, którzy mieszkają u nas cały czas? To jest zamieszkały, bo jak się poda tym działkowiczom zazwyczaj podnosi, to i tak samo, no to trzeba wziąć w końcu to pod uwagę, tak? I przemyśleć. Zamieszkałe, nie zamieszkałe. Ale u nas byli tacy, jest tak, że zamieszkali się, nie są traktowani jak warszawiacy. Prosi o głos pani sołtys Zbyniewa. Prosi o głos pani sołtys Giżyc. No ja mam właśnie pytanie do pana wójta. W jaki sposób pan chce pomóc rolnikom w wypełnianiu tych papierów? Bo z tego co wiem, to inne gminy już przekształcili pracowników i ludzie idą do gminy i łatwią wszystkie te papiery. Czerwic pomagają po prostu wypełniać. Jeśli trafi na starszego dziadka z babcią, to sobie nie poradzą sam. No. Pomagamy, my na też pomagają. Dobrze pomagają szczególnie, tak? Pomagają pani Mirka Kujawa, no to trzeba mówić o takich rzeczach. No to mówimy, ja. No dziękuję. Prosi o głos pan sołtys Zalesiu. Do pana wójta, do pana przewodniczącego. Dziękujemy za remont tego mostu i chcieliśmy spytać, bo mieszkańcy pytają, kiedy będzie zalany asfalt. Bo to już czas troszeczkę by była. Warszawskie środowisko telewizyjne, no kamerowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos sołtys Zaruskowa. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rada. Pod koniec ubiegłego roku, początkiem tego, kilku mieszkańców poprosiło mnie o zwołanie zebrania.
sprawie drogi północnego Załuskowa. Dlatego na zebraniu obecnym był pan sekretarz. Tam poszły konkretne ustalenia, że mieszkańcy wytną drzewa, które były wrośnięte drzewa w drogę, tylko miała tam koparka i te pięki usunąć. No i zwracamy się z prośbą o usunięcie tych pięków. Dziękuję. Prosi o głos pani sołtys Zmiennik. Panie wójcie, wysoka rado, ja może mam takie nietypowe pytanie, bo kiedyś u nas istniała orkiestra. I po prostu chciałabym wiedzieć, czy ktoś wie, interesował się, co się stało z instrumentami muzycznymi. Bo to już jest ładnych parę lat, mój syn również był w orkiestrze i dlatego chciałabym, no zaraz koniec kadencji, więc chciałabym się jeszcze dowiedzieć, co się stało z tymi instrumentami. Co u każdego jeszcze? No nie wiem, czy u każdego, bo część pozostała w jednym miejscu. Ja oczywiście przechowuję instrument muzyczny, dlatego się pytam, no bo ileż można to trzymać. Bo syn tu nie mieszka i nie będzie nigdy w orkiestrze, ale kiedyś się tym interesował, bo parę dziesięć lat powiedział, że mój syn ma za Goku, pewnie. Drogę zainteresowania, za drogę hopu. Ja się wtedy upominałam orkiestrę, no, i to orkiestra się rozpadła. Ostatni raz orkiestra zagrała. Panie Waczku, musi się pan zająć, zabrać te instrumenty i zwołać orkiestrę. Trzeba to ustalić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolicie, że zamknę dyskusję. Sprawy różne. Poproszę pana wójta o wraz z panem sekretarzem o wypowiedź. Ja odpowiem panu Adamowi, bo faktycznie ja byłem na tym spotkaniu. Był zresztą u mnie pan z Załuskowa. Drodzy Państwo, tam z tą drogą, tak, to prawda, tam potrzeba koparki, trzeba te pięki usunąć. Ja też rozmawiałem na temat tego, żeby tam trochę pomogli usunąć ci Państwo, znaczy nasi panowie tak naprawdę z drogą publiczną. Natomiast, drodzy Państwo, tam jest spory problem na Załuskowie z tą drogą, dlatego że ta droga jest praktycznie na całej długości przesunięta. To nie jest tak tylko, że na wysokości pana, tego najbardziej zainteresowanego, który o to zabiega, żeby usunąć tam te zakrzaczenia. Tam był geodeta i stalał, robił tak zwane odtworzenie granic, co się okazało, że jest przesunięcie na całej długości tej drogi. I teraz tak, był geodeta, ten człowiek, który geodetę zatrudnił, podpisał protokół rozgraniczeniowy, natomiast sąsiad już nie podpisał protokołu rozgraniczeniowego. Bo się nie zgadza, bo pani jest akurat z Kostlina i powiedziała, że jej to nic nie obchodzi, ona to kupiła od kogoś i tak jak jest, tak ma być. I żadnego protokołu nie podpisała, więc tam nie jest zrobiona tak zwana robota geodezyjna do końca, no bo nie było podpisu strony zainteresowanej, trzeba iść do sądu. A jak się patrzy na geoportal, faktycznie, to nie jest tak, że ten geoportal jest ważny. On jest tylko poglądowy, ale jak się patrzy na geoportal, to ta droga w całej długości nie siedzi w swojej działce. Ona jest całkowicie przesunięta i teraz tam naprawdę to nie jest takie proste, bo jeżeli te krzaki mają być wycięte i droga ma być po tych krzakach, których już nie będzie, no to zaraz się odezwą następni. Dlaczego nie ma przesunięcia po całości? A tam jest naprawdę, tam generalnie trzeba by drogę urządzić od początku. Bo ona jest przesunięta w ogóle w stronę południową. No, tak powiem szczerze, ale potwierdzam, był u mnie pan nawet w urzędzie. Na ten temat rozmawialiśmy. Ja wtedy powiedziałem, tak, nie ma problemu, damy osoby z robót publicznych przetną. Ale jak ja to się zacząłem wgłębiać w tą sprawę, no to jest naprawdę sprawa skomplikowana i generalnie, nie wiem, trzeba by się wycofać na tą chwilę, żeby tamte krzaki usuwać, bo jak my zaczniemy usuwać te krzaki, no to przyjdzie zaraz ta pani, która nie podpisała protokołu rozgraniczowego i będzie awantura, no bo ona nie podpisała. Teraz to musi biegły sądowy geodeta to zakończyć tą sprawę. Także ja wiem, nawet ten pan, myślałem, że on przyjdzie kiedyś, ja mam gdzieś tam do niego numer telefonu, ale to nie jest załatwione, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawać miało. Jeżeli sołtys może, to niech by powiadomił, żeby przyszedł do mnie, to ja wytłumaczę, o co tam chodzi. Dziękuję bardzo. No tak, proszę.
proszę Państwa, są takie anomalie, ale to nie tylko na Załuszkowie, kolego Adaś, kolego Sołtysie. Mamy jeszcze więcej takich przypadków, że na przykład droga jest zawężona, drogi są, przeważnie mamy czterometrowe, są problemy, ludzie nic nie chcą oddać, mało czego, jeszcze proszę Państwa, podwaruje, ewentualnie kręci, grodzi płot czy ogrodzenie, gdzie interweniujemy, nie bardzo pomaga, dochodzi jeszcze do konfliktów i jakichś niejasności, a szczególnie z tymi, którzy kupili od naszego ziomka. Wiecie, ci nasi ludzie jeszcze nie można narzekać, jeszcze idzie ich poprosić, idzie im, zrozumieją, natomiast obci, co przyszli, szczególnie tu w Kernozie, mam taki przykład też na Brzozówku, kolego Bartku. Tam na końcu Roman Wojno i tam rozgraniczenia w sądzie, dopiero pan jak się znalazł w sądzie i ma pokryć koszty, to dopiero zrozumiał, że on musi się odsunąć. A tak to do sądu. To samo by trzeba było też i na tym Załuszkowie, innego wyjścia może by nie było. Tylko proszę Państwa, to są koszty. To wszystko kosztuje. Proszę Państwa, tak króciutko, bo tutaj jeszcze dyrektor Janek Krasiński odnosi na miejscu tej drogi przejazdowej od ulicy Strażackiej do szkoły. Ja uważam słusznie i taka jest potrzeba, bynajmniej, proszę Państwa, niektórzy, gdyby były tam parking, to wcale na plac zabaw nie musieliby jechać. To jest moje też takie zdanie. Tylko proszę Państwa, trzeba się zastanowić, ja kiedyś w Wysokiej Radzie przedstawiłem propozycję wykupu gruntów. Nie wiem w jakiej ilości, bo najlepiej to by było, żeby całą tą działkę, ona ma chyba, nie wiem, hektar 50 czy hektar trzymorgi, tak? Prawdopodobnie. To proszę Państwa, należałoby całość. I to by się przydało po prostu i dla potrzeb typu boisko jeszcze jedno, bo to jak wiecie Państwo na razie pożegnanie lata nie będzie likwidowane. Cały czas tutaj do nas się zgłaszają, będą organizować. Proszę Państwa i to boisko no niszczy się przy okazji właśnie między innymi tego jednego dnia tak zwanego wspaniałego. Niektórzy nawet mówią, czy warto, proszę Państwa. Jak coś istnieje, to warto, niechby to jeszcze było aż do samego, jeżeli samo się likwiduje, to ja uważam, że wtedy można by było sobie odpuścić. A na razie tego nie widzimy, bo jest duże zainteresowanie. Tutaj dyrektor jeszcze, Janek mówi odnośnie tablicy, oczywiście bardzo ładna, pięknie tych tablic, one je tylko konserwować, jest to naprawdę wspaniała pamiątka. Jeżeli chodzi o rajd rowerowy, to powiedziałem, najpierw trzeba pupę odnieść i dopiero do Płocka jechać. Ale proszę Państwa, zawsze zastanawiam, jak ten dużo jeździ, to naprawdę jest coś wspaniałego. Teraz coraz więcej ludzi jeździ tutaj u nas nad Wisłą i te bardzo zainteresowane, tylko wiecie, to są niefortunne miejsca, typu Łady koło Strażnicy, miejsce odpoczynku. Natomiast te miejsca odpoczynku też się nie dba o nie, bo dlatego, że jak ja teraz na Pieczyskach słyszę, że tam tyle śmieci jest, że głowa mała, no to kto to ma sprzątać? Gmina. No oczywiście, czym więcej postawimy, to tym więcej będziemy sprzątać, tym więcej będzie ludzi potrzeba do sprzątania. Samo się nie sprzątnie, proszę Państwa. I jest to problem, ale proszę Państwa, te miejsca odpoczynku są potrzebne i ja uważam, że budować, nawet zorganizować coś takiego, że być może, przecież można jakąś umowę małą, już mówiłem, podpisać z mieszkańcem, który jest emerytem, ewentualnie jest osobą, która to lubi, ewentualnie za jakieś tam grosze, niewielkie pieniądze, bo nie mówię, sprzątnie to. Dane worki odbierzemy raz w tygodniu, czy tam raz na miesiąc. Bo za to no, trzeba jednak powiedzieć, że bałagan to też jest nie wizytówką. Mało tego jeszcze mnie ktoś pyta, że one były zakonserwowane, te będziemy musieli jeszcze pomalować, bo to był w przetargu, było tak, bo ktoś mi tam powiedział, że tam trzeba jeszcze odmalować to, no znaczy chłopaki powinni, ci co odbudowali, nie? Oni mieli tylko zakonserwowanie, no żeby było taniej. A teraz by trzeba było i tu na pewno my będziemy musieli jeszcze pola kierować, czy ewentualnie po bejcą, czy drewnochronę. Pan kolega przewodniczący Bartek Marczyjewski odnosił tego listy wyjazdów. Oczywiście jestem za, jeżeli tylko by była taka potrzeba, to możemy za autobus wysłać nasz, niech przejedzie z Giżyc, Brzozów i Iłów. Nawet wskazane, albo nawet jeszcze inaczej, Iłów,
i życzę i przodów, a Brzozowa pojedzie na Łąck. No ja tak sobie tutaj myślę, ale to uzgodnimy. Brak ogłoszenia dróg powiatowych. No tutaj pani przewodnicząca porusz tą sprawę, bo faktycznie jadę już po Płocku, po płockim terenie, jeżdżę po Gostynińskim już obcięte i Łowicz obcięty, u nas jeszcze na razie nikt nie przyjechał. To jest taka prawda. Zgadzam się też tutaj z kolegami, że trzeba kupić inną maszynę do obcinania dróg, ale proszę Państwa, jeszcze nie jestem rzecz. Nam jest potrzebna jakaś koparka, bo mamy tu wszystko, koparka, która by zebrała pobocza. Te pobocza są wyższe od jezdni i woda, jak teraz ostatnio padało, a miałem przyjemność jechać od Łat do siebie, bo lubię tam jeździć, po tych, to tam po prostu ta burta już jest tak wysoka, że należałoby zebrać, wrzucić na przyczepę i gdzieś to wywieźć. Wtedy i ochoszenie by było inne i proszę Państwa, tylko wiecie Państwo, też te tak zwane wycinanie zakrzaczeń, no nikt nie zrobi, jak gmina nie zrobi, to nikt się nie ruszy. Wierzcie mi naprawdę. Nawet proszę niektórych, bo przecież mam znajomych, kolegów, proszę, mówię, weź wytnij trochę tych akacji albo opryskaj. Ja wiem, że akacje można tylko, jeżeli chwastok z randapem, nie wolno tego za mocno używać, bo to trzeba nie nadużywać, ale proszę Państwa, odrosty wyciąć raz, a odrosty się zniszczą. Naprawdę, wiecie, ja tak to za pieniądz zawalił, bo budowę całą rozerwał i nie można, i już nie nadaje się kuciarka do koszenia i dzwoni, że on nie jest na drugi dzień, nie ma możliwości koszenia. Proszę Państwa, jaka by nie była maszyna, to pinków nie weźmie. To trzeba frezarki. To się nie da i to się będzie urywać. Mało tego, ludzie rzucają kamienie, bo były roztrzaskane nożyki. Raz było kupione chyba 12 sztuk czy coś. Mówi za 3 dni, że już nożyków nie ma, bo roztrzaskane. Może te kamienie też i lecą, proszę Państwa, ale ktoś, ludzie odrzucają z pola sobie kamień, kładzie na brzeg drogi. No to dla mnie to jest barbarzyństwo. No, po prostu jakby nie wiedział, że tą drogę trzeba ochodzić. I tutaj zwracajcie na to uwagę, kochani, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o też te reklama, no tutaj bardzo akurat kolego przewodniczący nie zgadzam się z tobą, to co mówi Asia, ja ją bardzo cenię i dziękuję koleżanko Asiu, bo razem tutaj współpracujemy. Ostatnio jestem bardzo zadowolony, bo coraz ten portal jest fajniejszy, dobrze prowadzony, informacja przekazywana, jestem z tego bardzo dumny i zadowolony, bo ludzie mi mówią, nawet warszawiacy zwracają uwagę, oni mają więcej czasu pewnie i oglądają, to czytają. Natomiast nasi ludzie nie mają czasu. Młodzież może tak, ale też proszę Państwa, to przyzwyczajenie wszystko dochodzi i ja uważam, że tutaj musimy nad tym pracować, więcej informacji, żeby ludzie mieli i łatwiejszy dostęp. Dostęp będzie coraz lepszy, proszę Państwa. Nie będę tutaj się wypowiadał na ten temat, powiem Państwu na której sesji, jakie są plany. Jeżeli chodzi o drogę do Kaplicy, do Zalesia, jestem za tą drogą, ja tam jeżdżę, ja widzę, co ludzie mówią. I tutaj się zgadzam, kolego Sławku, bo on tam blisko mieszka i do kościoła naprawdę, to jest tam pieszo można sobie przejść, jakby była dobra droga, a po tych dziurach tam się nie da. Ja Was rozumiem, jestem za, proszę Państwa, będzie może okazja, bo wiecie, albo trzeba mieć duże pieniądze, a proszę Państwa, w tym roku tak pięknie wszyscy drogi budują, ale drogi są o 100% droższe. A trzeba było te pieniądze, właśnie i ten kredyt nie byłby potrzebny w takiej wysokości, gdyby w ubiegłym roku budowano. A teraz jest okres przedwyborczy, po pierwsze, firmy dużo naupadało, ceny poszły o 100% prawie do góry. No i proszę Państwa, co my na to poradzimy? I powiat to samo, jak chcą zrobić, to muszą albo kredyt, albo nie wiem, tam coś innego, żeby po prostu to wykonać. Tu kolega Jakub, przewodniczący, chodzi o te śmieci. Ja nie będę się wypowiadał, proszę Państwa, ja też nie wierzę w takie cuda, natomiast czy to ma koszty, nie, to idzie sprawdzić, na pewno to sprawdzimy. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, kolega Andrzej Oleński odnośnie zakupu tej posiarki. Jestem za, tylko proszę Państwa, a zresztą, na razie nie będę się wypowiadał. Jak będą pieniądze w rzeczach, kosiarka, dobra, taka, kolega tu może Rafał powiedzieć. Proszę Państwa, mnie też to denerwowało i się nie denerwowało, bo mam... Nie o kosiarkę, to jest co innego, że nie chcemy kosiarki, tylko firmę, która... Ale proszę Państwa, po firmie to na razie nie mówmy, mamy swoje. Firma to od razu nam weźmie za równanie dróg. To są ogromne.
że tam jest za godzinę taką kosiarką najmniej to jest 250 zł na godzinę. Proszę Państwa, to ja wiem, bo dlatego, że ona im szafki i to i to mierze. To są duże pieniądze, wchodzą w rachubę i tutaj trzeba na dzień dzisiejszy łatanie dziury i odcinanie, to trzeba we własnym zakresie załatwić, żeby można było. Proszę Państwa, ja nie mówiłem o sali gimnastycznej, bo tutaj mnie się zabawili, bo dlatego, że jeszcze umowa na dzień dzisiejszy jest, ale w najbliższych dniach podpisujemy już tą umowę. Będzie, ja Państwu powiem więcej, jak już wejdą na budowę i będą budować, bo co tam za czasu mówić tak, czy tak, czy tak. Proszę Państwa, jest po przetargu, nie ma odwołań, będzie umowa podpisana i od razu firma wchodzi na budowę. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze sprawy strat łowieckich, no oczywiście mniej, jeżeli chodzi o przyłącza, tutaj kolega Marcin radny ma rację, bo ceny będą różne za te przyłącza. Można za 80 zł, za 70, a można, proszę Państwa, i za 150, niektóra firma bierze. To zależy od gruntu, zależy od ułożenia, zależy gdzie ta przyłącze przechodzi. Można przeciskę. Przecisk kosztuje 150 zł, 2 metra czy 200, zależy od średnicy, ale te małe średnice nie są drogie i też, proszę Państwa, wiele osób zgodziło się na to i zrobili sobie tak zwanym pod ogródkiem przeciśnięte, że nawet śladu nie ma, ale musieli za to zapłacić, no nie ma innego wyjścia. Droga 575, chodzi o ta dziura, zgadzam się z tym, ja już zwracałem uwagę, tutaj kolega sekretarz też już mówił, ale wiecie, to nie tylko tu u nas. Bo na 5-7 dni do Płocka ja kilka razy też sam wpadłem. Jadąc do 5-7-5 do Nowego Dworu też się rozpędziłem, to mało się mi nie urwało zawieszenie, bo nic nie oznakowane było. Nie wiem, czy taki sposób, czy ktoś to, no po prostu tutaj to jest, mi się to też nie podoba. Jeżeli chodzi o sprawy, proszę Państwa, tutaj Pani Dorota Bernard radna, zatrudnienie cudzoziemców. Ja uważam, że nastawienie właśnie powiatowego urzędu pracy jest bardzo życzliwe. My też tam prosimy, ja z nimi bardzo dobrze nam się jako gminie współpracuje. Mam teraz kilka staży, mam publiczne, jeszcze jedną osobę wezmę 550 plus na staż. Może przyjść, ale musi być to mężczyzna. Szukamy, może jeszcze weźmiemy, bo dlatego, że wiele osób potrzebuje, żeby do emerytury sobie dopracować i tutaj w tej sprawie pomagamy. Jeżeli chodzi o Dzień Matki w bibliotece, 17 godzina, my pracujemy do 17. Pani Dorotko, nie chcę nic mówić, ale śniadania niewiele, bo to szybko. Później trzeba, ja byłem wykończony wczoraj samymi telefonami i sprawami, które żeśmy załatwiali. Tu niech powie kolega sekretarz, do samej 17 żeśmy siedzieli, bo pewne sprawy trzeba było rozwiązać. Byłem taki wykończony, że po prostu ja bym chciał wszędzie być, ale to się nie da. Proszę Państwa, wybaczcie, ja wiem, że ten Dzień Matki bardzo ważny i tu by się przydało, natomiast więcej na ten temat to nie chcę się wypowiadać. Dobrze, że ktoś umie zorganizować, to jest wójta, obejdzie się, naprawdę, wierzcie mi, drodzy Państwo. Wizyta ministra, ja miałem nawet chęć jechać, żeby to było w innym dniu, to chętnie bym się wybrał i pojechał też na takie spotkanie. Jeżeli było 100 coś osób, to bardzo dużo, uważam, że sporo. Natomiast spraw jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi, tu mi się podoba ta sprawa pszczół. Proszę Państwa, jak nie będzie pszczół, nie będzie i owoców i nie będzie ludzi. Żebyście Państwo wiedzieli. I ja też koło siebie przywożę pszczoły, zawsze mi przywozi. Mam teraz taki kontakt dobry z pszczelarzami, którzy są w rejonu Żydka, partii Żydka. Tam jest 5-6 i mam rozwożą. Jeżeli Państwo byście chcieli, bo to trzeba zadbać o to. To nie jest tak, że postawi, a ktoś później będzie pryskał rzepak, czy ewentualnie sadzi, wytruje te pszczoły. Jest taka możliwość, Państwo dajcie tylko znać, ja teraz tutaj mowa przywozi, bo mam taką prośbę, bo lipy, teraz na lipy, ale proszę Państwa, to najważniej to jak akacje, nie macie akacje, na przykład minkiny, minkinki, tutaj te miejsca dajcie, chociaż wiem, że tam włożą, dajcie tylko sygnał, a ja mam takie ule załatwię, sam dowiedział. A wiecie, że niektórzy wynajmują ule do zapylenia sadów, płacąc co złoty od jednego ula, żeby przez okres kwitnienia w sadzie stały takie ule. Z naszej gminy. Kolega tutaj, Przemek, może coś na ten temat
powiedzieć. I zadbajmy o te opryski. Naprawdę tu będzie Rota ma rację. To jest karygodne, żeby wypryskać w południe czy rzepa, co by nie było. Owadobójczymi środkami, które tak okres karencji mają dwudniowy albo trzydniowy. Jeszcze tu kolega Miedziu Rybicki odnowa droga suchodu. Tak, pani bardzo zadaje. No nie wiem, byli. Ja rozmawiałem nawet z dyrektorem Zielińskim, że mieli tam ukończyć te dziury w kierunku nas. Nie, zrobili tylko te dwie łaty takie większe. Bardzo ładnie, oczywiście się bardzo cieszę. Ja myślałem, że skończą, no ale może na razie nie mają czasu. Zatrzeszenia, już mówiłem tutaj z panem sekretarzem, jak nie zetnie, nie wytnie nam, co powie, że wojewódzki zarząd, to my to załatwimy. Jeżeli chodzi o tych zamieszkałych i niezamieszkałych, tutaj koleżanki nie ma, sołtys już wyszła. Proszę Państwa, my wiemy trochę, którzy, bo, ale wiecie, więcej jest niezamieszkałych, niezameldowanych, a mieszkają może cały rok. Ja się zgadzam z tym, ale oni u nas meldów nie mają, bo teraz nie ma takiego obowiązku, żebyście Państwo widzieli. Jest to problem. Jeżeli chodzi o most, kolegę Sławku i tu kolego Walku, jest sprawa tego rodzaju, że tam zalejemy. Tylko ja bym chciał, żeby zalać nie tylko most, ale żeby też na Brzozowie A poprawić drogę. I jeszcze Brzozowiec się posypał Emilianów, ja znam te dziury. Przejma, proszę Państwa. Mamy jeszcze Józefów, kilka dziur, to teraz jedną załatały chłopaki, bo już wstyd było na te święto. Proszę Państwa, jest bardzo dużo. A jeżeli chodzi jeszcze o te drogi, tutaj pani Asia mnie zapytała, nie, to jest tak, pani Asiu, jest to droga strażacka już promesa i ona jest do wykonania. Natomiast tamte drogi są po pozytywnej weryfikacji i czekamy na promesy. O, to jest ta droga, która jest na Giżyczkach, czy tamte na stole i ta, to nie ma kolejności. Tam jak wchodzi jedna, to i druga, chyba że jedną dadzą, to drugą troszkę później. A jeżeli na jednej promesie, to od razu mamy, proszę Państwa, obie do wykonania. I to mnie się wydaje, że w taki sposób pani teraz podchodzi. Czyli było inaczej. Tu pani Galerzynka Frankowska odnosi, pani Sołtys odnosi, ja mam kontakt z Tomkiem. Tomek ma wszystkie instrumenty, które ma na stanie. Natomiast mówi, że 6 instrumentów jest u ludzi, on wie, on wszystko wie, bo on to prowadził, na razie jest organistą. Ja nie chciałbym, ja poproszę jeszcze, żeby otworzyć tą orkiestrę. Naprawdę by się przydał. Wiecie, jak w Słupicach ładnie grają dzieciaki, młodzież taka jest, w Zepsku grają na każdej uroczystości ze Słupic. Coś wspaniałego, no ale to trzeba, nie wiem, no jakiegoś trochę. Ale bójcie, to trzeba zebrać instrumenty, później dopiero ogłosić na dół. Ale one są instrumenty na plebanii, na budżet, na organizację. 6 brakuje, on wie, nie ma listy, tam jest pisano. Zaprosimy kiedy na sesję pana Tomka organisty i on wam wszystko powie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosił o głos jeszcze Jan Kraśnicki. Ja chciałem zabrać głosu i proszę nie traktować jako nadaktywność, ale dla mnie taka złowieszcza cisza jest wokół Domu Dziecka Kałużyckiego. I słyszę o współpracy, ja cieszę się o współpracę, bo drogi w porozumieniu z powiatem powstają, natomiast od niedawna dochodzą informacje, że starostwo powiatowe ma zamiar w innym miejscu, dokładnie na terenie gminy Teresin, sytuować dom dziecka. Oczywiście to pewne ustawy i tak dalej, to zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie domu dziecka, wymuszają ustosunkowanie się do tego. Natomiast chciałbym, żeby jednoznacznie była określona oferta gminy Jów co do perspektywy funkcjonowania domu dziecka, żeby to w gminie Jów opłaciło się starostwu inwestować w zmiany, bo takie zmiany będą konieczne, żeby ta oferta była nie do odrzucenia. Tam pracuje bardzo dużo osób. Dom dziecka to również funkcjonowanie szkoły w Giżycach.
Te osoby, które pracują, są z terenu w większości gminy Jurów. Więc to jest bardzo poważny problem. Być może w międzyczasie starostwo odeszło od tej koncepcji, albo nic nie mówi. Niemniej jednak funkcjonowanie jako takie jest w interesie gminy Jurów i oferta złożona dla starostwa powinna być dobrą ofertą wyprzedzającą wszystkie manewry. Ja w pewnym czasie miałem z tym do czynienia i ja wiem, jak bardzo potrafi zabiegać gmina Teresin o perspektywy rozwoju. Ja kiedyś na spotkaniu w Brzozowie było, nie wiem dlaczego nie w Iłowie, mówiłem, że ani starostwa ze względu na mały budżet, ani gminy Jurów ze względu na to samo, nie stać jest na spory. Tu musi nastąpić konkretne porozumienie, bo ta sprawa to trwa już troszkę, a jakoś tak na sesji no, nie zdarzyło mi się słyszeć, być może nie na wszystkich. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego, skoro jest planowana sesja 27 czerwca, to być może warto byłoby pisemnie zadać takie pytanie i ewentualnie może byłby ktoś zainteresowany, żeby uspokoić tych ludzi, którzy tam pracują, bo ja wiem, co to znaczy pracować w stresie, bo likwidowano moją szkołę, prawda? I bardzo zabiegałem o to, by na pierwszym miejscu była stworzona perspektywa pracy dla wszystkich pracowników. I wtedy można wszystko likwidować, można dostosowywać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Prosi o głos radna powiatowa pani Radna Zdrowia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Najpierw odpowiem na pytanie pana radnego Waldemara Modrzejewskiego, który pytał o wycinkę trawy przy drogach powiatowych. Więc wyszłam zaraz na chwilę z sesji i porozumiałam się z zarządem powiatowym dróg i udzielono mi informacji, że jest harmonogram wycinki właśnie traw przy drogach powiatowych. Aktualnie ta wycinka jest prowadzona na terenie gminy Nowa Sucha. Kolejną gminą, gdzie będzie prowadzona, będzie gmina Rybno i po gminie Rybno będzie Iłów. Tego sprzętu zarząd powiatowy nie ma dużo, więc to się schodzi. Pan dyrektor Krzysztof wskazał też również na dobrą współpracę z gminą w rozmowach z panem sekretarzem, że być może gmina mogłaby wspomóc w ramach jakiegoś porozumienia. Powiat by może, znaczy zarząd powiatowy dróg by może udostępnił na przykład masy do dróg gminnych i wtedy po prostu to tak rzucił taki temat. Natomiast też chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana Kraśniewskiego dotyczącego domu dziecka, bo ja tam pracuję od 28 lat, więc temat jest dla mnie też bardzo istotny i na bieżąco, że tak powiem, siedzę w tym. Więc rzeczywiście w budżecie na ten rok jest zapisana kwota na zakup działki w gminie Teresin z przeznaczeniem na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej, a takowa tylko jedna jest w powiecie. To zaniepokoiło przede wszystkim pracowników domu dziecka, bo wiadomo, z czym to może się wiązać. Pracownicy złożyli pismo, znaczy może nie, sformułowali pismo takie bardzo wyrażające ich niepokój z tego tytułu, ale dostali zapewnienie, jest to w protokole z sesji Rady Powiatu, że póki co nie planuje się na razie budowy gdzie indziej domu dziecka. Z pewnością przekształcenie domu dziecka będzie konieczne ze względu na to, że ustawa o pieczy zastępczej, która w swoim, że tak powiem,
w swojej treści zawiera takie sprawy związane właśnie z opieką instytucjonalną jak domy dziecka, że domy dziecka od 2021 roku nie mogą liczyć więcej niż 14 dzieci, więc to jest bardzo mało. W tej chwili u nas jest 44 dzieci, są trzy grupy, właściwie tak stworzone trochę sztucznie, bo dwie są na pałacu, a jedna grupa jest w budynku obok i to jest jako filia dom dziecka. Bo też nie można było więcej niż 30 dzieci mieć w domu dziecka do tej pory, a od 21 będzie tylko można 14. Więc tutaj trzeba się zastanowić, w jaki sposób rozwiązać ten problem, żeby rzeczywiście na terenie naszej gminy, bo ten dom funkcjonuje już blisko 70 lat, i żeby pozostał. Tradycje domu dziecka są bardzo, bardzo długie. I tutaj faktycznie cała kadra nasza właściwie ma rękę na pulsie, żeby jeśli będzie jakiś sygnał niepokojący, żeby to oczywiście monitorować i wydaje nam się, że nie pozwolimy na to, żeby gdzieś wyprowadzić ten dom dziecka. I cieszę się, że tutaj jest też poparcie osób, które widzą ten problem. I korzystając z okazji, jeszcze chciałabym się odnieść do bardzo ważnego tematu właśnie pszczół, ich ochrony, bo to jest bardzo istotne i proszę Państwa, prezes Powiatowego Związku Pszczelarzy wystosował takie pismo, apel taki bardzo, bardzo, bardzo przejmujący, drastyczny wręcz, mówiący o tym, żeby przestrzegać tych właśnie zakazów okresów oprysku. I taki ten apel na przykład był odczytany w naszym kościele w Iłowie na wszystkich mszach świętych. Uważam, że to jest bardzo dobry też sposób dotarcia do osób, bardzo taki, że tak powiem, no, nośny, że wszyscy, żeby się przyjęli tym, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Naukowo jest potwierdzone, że jeśli przez okres 3-4 lat wyginęłyby pszczoły, no to niestety, ale nas też nie będzie. Więc tutaj ja jak najbardziej dołączam się do tych osób, które apelują i żeby każdy przypadek taki, że widzimy, że ktoś wykonuje ten oprysk, należałoby naprawdę do odpowiednich służb zgłosić. To nie ze złośliwości, tylko to dla naszego wspólnego dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sądzę, że interpelacje radnych i zapytania z ołtysów to były w sprawach różnych razy, a więc myśmy pominęli ten punkt. Przechodzimy do punktu 13. Odnośnie protokołu. Czy są uwagi co do protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że jeszcze raz przypomnę. Podrapamy. Święta data 27 czerwca. Sesja o godzinie 10. Następnie 1 czerwca mamy wspólne komisje. Także serdecznie Państwa zapraszam. Pozwolicie, że... Nie, Panie Przewodniczący. 1 czerwca jest... Wspólna i rewizyjna. I rewizyjna. Więc potwierdzam, 1 czerwca mamy wspólne komisje i komisje rewizyjne. Natomiast 27 czerwca mamy sesję absolutoryjną. Pozwolicie, że zamknę 42 posiedzenie sesji Rady Gminy. Dziękuję uprzejmie. Jak mamy zgłaszać do sekretarza? Zgłaszam. Bardzo się zgłaszam.